Tu Polskie Radio Warszawa w programie pierwszym, 12 minut po północy. Robert Bernatowicz, witam wszystkich słuchaczy programu pierwszego. Mamy przed sobą, drodzy Państwo, niezwykłe 3 godziny i od razu mówię, że rzeczywiście ta noc dla wszystkich słuchających będzie wyjątkowa. Będziemy mówili o bardzo ciekawych i ważnych sprawach. Nocne spotkania, o czym dzisiaj, o tym za chwilę, a teraz najpierw zacznę od przedstawienia gości, a jest dzisiaj bardzo silna reprezentacja tutaj w studiu. Norman, astrolog, witam pana serdecznie. Kłaniam się. Piotr Jaskulski. Witam. I Mikołaj Jastrzębski. Witam. Wszyscy będziemy próbowali mierzyć się z bardzo, bardzo trudnym, proszę państwa, tematem. Z tematem, który wzbudza ogromne emocje, który tak naprawdę, no, trzeba powiedzieć, ostatnio jest modny, tak oceniam, bo bardzo dużo tekstów się na ten temat ukazuje. Często pojawia się ten motyw w różnych piosenkach, także w utworach literackich. Będziemy, proszę państwa, mówili o tym, czy istnieje wędrówka dusz, czy reinkarnacja jest możliwa. Czym tak naprawdę jest reinkarnacja? Jakby pan zdefiniował reinkarnację? Moim zdaniem to jest szereg żyć po życiu, czyli jedno życie upływa i jakiś czas dusza człowieka, właściwie człowiek, dlatego że ciało jest tylko rzeczą zmienną, natomiast dusza jest nieśmiertelna. Jakiś czas dusza przebywa poza ciałem w innych sferach niebieskich, po czym wraca. I te powroty nie są w nieskończoność, ale będą trwać dotąd, dopóki człowiek nie osiągnie takiego stanu, który zbliży go do Boga. A więc nie tylko, że zakładamy, że istnieje życie po śmierci, ale że dusza się ponownie wciela w ludzkie ciało. Proszę państwa, bardzo jestem ciekaw waszych opinii, drodzy słuchacze, ale zanim posłuchamy, co wy macie do powiedzenia, to proponuję posłuchać sondę, którą zrobiłem na Warszawskiej ulicy. A pytanie było bardzo proste. Czy pan, pani wierzy w reinkarnację? Ja w ogóle w bajki nie wierzę. Może się zdarzyć, bo i dorosłym się to zdarza. Czy to jest pytanie o reinkarnację może? Nie sądzę, żeby istniała. Nie wierzę w reinkarnację. Wybujała wyobraźnia. Jest to prawdziwe, że to mogło tak być, że w którymś wcieleniu był tym rycerzem i chyba raczej w wieku dziecięcym takie rzeczy mogą się jeszcze w pamięci jakoś zarysować, a później jak się jest starszym, to coraz bardziej się zapomina. Noza chyba wyjaśnia takie sprawy. To trzeba się znać na psychologii i tak dalej, i tak dalej. Ja w bajki raczej nie wierzę. Kto to może sprawdzić? Ja uważam, że taki przypadek powinien być dokładniej sprawdzony. Trafiłam w moment moich zaślubin. Było to bardzo dawno. Musiał być to okres średniowiecza w bardzo ciepłym klimacie, południe Hiszpanii, dlatego że pojawiały się tam elementy w architekturze mauretańskie. Wspaniały różany ogród. Było na tyle ciepło, że w ogóle normalnie nie funkcjonowały tam okna ze szkła. Pamiętam każdy szczegół stroju, który miałam. Była to wspaniała złota suknia, przystrojona perłami. Człowiek, który w tej wizji zostawał moim małżonkiem, miał tak samo delikatną koszulę, ale koszulę przystrojoną wspaniałym haftowanym kołnierzem. Były tłumy, była uczta jakaś wspaniała. Wydaje się, że niektórzy goście mieli stroje arabskie. Tak, to była relacja osoby, która przeżyła tak zwaną regresję hipnotyczną, o czym też dzisiaj będziemy mówili w audycji, ale wracając do tych głosów ludzi zapytanych przeze mnie na ulicy, no tak naprawdę wiele osób traktuje to po prostu jako ciekawą bajkę. Co panowie na to? No, Piotr Jaskulski. To nie jest ten krąg kulturowy, żeby nie traktowali tego jako ciekawą bajkę. Ponieważ no, w naszym, my jesteśmy tak wychowywani, że jest jedno życie, a nie, że jest wiele żyć. I tutaj, jeżeli trafimy na kogoś, tak jak udało ci się, Robercie, trafić na tą panią, która miała tą regresję hipnotyczną, to ona miała coś do powiedzenia, natomiast pozostali i znaczna większość ludzi, z którymi się stykamy, faktycznie nie wierzy w to. No, ale tutaj pozostaje to pytanie, czy są dowody?
prawda? I to pytanie będzie, myślę, dzisiaj pojawiało się bardzo często. Ja od razu, drodzy Państwo, podaję numer telefonu, czekamy na Wasze telefony, opinie, także pytania. Nasz numer 022 645 22 66. Jeszcze raz powtórzę, 022 645 22 66. Na początek przygotowałem sobie taki cytat, który kiedyś wypowiedział Voltaire. Urodzić się dwukrotnie to nic bardziej nadzwyczajnego niż urodzić się raz. Jak pan to skomentuje, Norman? No podobnie powiedział Goethe, że w miejscach, w których jest, to jest przekonany, że bywał wielokrotnie. To jest to tak zwane déjà vu, kiedy człowiekowi w podświadomości się zdaje, że gdzieś był, że zna jakąś część miasta. Ta podświadomość jest głęboko ukryta, więc nie zawsze i nie każdy jest w stanie ją odebrać, ale istnieje. Natomiast jeszcze bym tutaj polemizował z panem Jaskulskim, który powiedział, że w naszym kręgu kulturowym. No w naszym kręgu kulturowym tak, w pewnym sensie, ale dopiero od mniej więcej 1500 lat, bo wcześniej reinkarnacja była jak najbardziej znana i ludzie nie mieli co do tego wątpliwości. Dopiero papież Bonifacy na soborze w 1553 roku w Konstantynopolu. Ogłosił, że nie ma i od tego czasu Kościół katolicki z całą stanowczością tą ideę, że tak powiem, propaguje i potwierdza. Ja tutaj absolutnie się zgodzę z tym, co pan powiedział i nawet zacytuję fragment listu do Hebrajczyków, gdzie jest tam taki fragment, w którym mówi się wyraźnie, ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd. Nie ma żadnej mowy o tym, że rodzą się ponownie. Aczkolwiek w Biblii, w Piśmie Świętym są takie fragmenty, które mogłyby sugerować, że jest reinkarnacja. We wszystkich Ewangeliach jest taki fragment, gdzie apostołowie pytają się Chrystusa, czy jest Eliaszem, albo znowu pytają się w inny sposób, kim jest, i wymieniają różnych proroków, na co Chrystus odpowiada, że Eliaszem jest Jan Chrzciciel, a ludzie się na tym nie poznali i zrobili z nim, co chcieli. Czyli można tu powiedzieć, że ten w Nowym Testamencie ten cytat jest. Ale również i w Starym Testamencie też można się doszukać wzmianek o reinkarnacji. Prawdę mówiąc, przeglądając wszystkie światowe religie, trzeba przyznać, że ta doktryna pojawia się bardzo często. Nawet mam tutaj taki fragment z islamu. Tak jest. Z Koranu, gdzie także się mówi o tym, że jest wędrówka dusz. Więc widać, że ta sprawa była bliska wszystkim twórcom wielkich religii. Tak, oczywiście, że tak. Ale również reinkarnacja była bliska Pitagorejczykom, Platonowi. Była znana również gnostykom. To nie jest nic nowego. Również reinkarnacja jest znana i wierzą w nią różne pierwotne ludy, które są bardzo dalekie od cywilizacji, które bardziej intuicyjnie pewne rzeczy odbierają niż rozumowo. Różne, no nie chcę wymieniać, różnych tam plemion amerykańskich, czy afrykańskich, czy azjatyckich, gdzie naprawdę ci ludzie głęboko wierzą w ideę reinkarnacji. Ponieważ wiele osób, które nas w tej chwili słucha, myśli sobie tak, no dobrze, oni sobie gadają o tej reinkarnacji, będą tutaj nam mówili o wędrówce dusz. Nikt tak naprawdę nie wie, jak to jest. Nikt nigdy tego nie stwierdził. To są jakieś tam bajdurzenia, przemyśliwania różnych ludzi, którzy sobie coś tam wymyślają. Otóż proszę Państwa, mam dla Państwa, drodzy słuchacze, niespodziankę. Mianowicie dzisiaj chcemy przedstawić Wam kilka takich rzeczy, które dają do myślenia, jeżeli chodzi o reinkarnację, bo to są rzeczy,
które praktycznie można zweryfikować. Ja, ponieważ zajmuję się badaniem tych różnych dziwnych zjawisk wiele lat, przyznam, że sprawa reinkarnacji jest dla mnie rzeczą szczególną. Dlaczego? Dlatego, że miałem okazję, przynajmniej w dwóch przypadkach, samemu zbadać historię osób, które pamiętają swoje wcześniejsze wcielenia. I to dopiero jest coś, co powinno skłonić, no przynajmniej do dyskusji, prawda? Bo są osoby, które pamiętają, kim taka osoba była wcześniej. Jak to tłumaczyć? No, wyjątkowo wrażliwą naturą. Bo ciało ludzkie jest skorupą, która przykrywa człowieka, z której dopiero może się uwolnić po śmierci albo w stanie jakiegoś mistycznego, jakiejś mistycznej, mistycznym natchnieniu. Natomiast to się zdarza najczęściej dzieciom, ponieważ dziecko jest najbardziej subtelne i najbardziej wrażliwe. I znane są wypadki, zwłaszcza w Indiach, one są szeroko opisywane i znane, kiedy dziecko prowadzi na przykład do swoich poprzednich rodziców, gdzie pokazuje miejsce, gdzie zostało, gdzie umarło, albo gdzie się utopiło, albo gdzie jakiś wypadek był z tym dzieckiem. Ale również i w naszym kręgu kulturowym trafiają się przypadki, gdzie dzieci opowiadają rodzicom jakieś niestworzone rzeczy, które są uznawane jako bajki. Tymczasem to nie są bajki, bo to są autentyczne sprawy z poprzedniego życia. Dobrze, że pan o tym wspomniał, o tych dzieciach, bo za chwilę, drodzy państwo, przedstawię wam historię takiego chłopczyka, którego miałem okazję po prostu zbadać i przyznam, że zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Do spraw związanych z reinkarnacją i dzisiejszym programem wrócimy za chwilę. Nocne spotkania w programie pierwszym. Proszę państwa, dzisiaj o wędrówce dusz, czyli o tak zwanej reinkarnacji. Czy wierzycie państwo w reinkarnację? A może ktoś słyszał o przypadku osoby, która pamięta swoje wcześniejsze wcielenie? Nie są to żarty, drodzy państwo. Wierzę, że takie osoby także nas słuchają. Bardzo zapraszam wszystkich do włączenia się w nasz program. Numer telefonu 022 645 22 66. Mamy pierwszy telefon. Halo? No witam serdecznie. Chciałam pozdrowić. Przywołaliście mi wspomnienia, których do dzisiaj nie mogę wytłumaczyć. Męczy mnie to strasznie. No proszę powiedzieć. No proszę sobie wyobrazić, że w 59 roku, no to ja miałam 3 lata, nie było żadnej telewizji, nikt z nas nie posiadał żadnego odbiornika. Jako 3-letnie dziecko nigdy nie chodziłam do kina, no bo to były za wczesne lata. A coś, co mnie potwornie męczyło, to jakiś niesamowity, atawistyczny lęk na widok wszystkiego, co przypominało pistolet. Jak, w ogóle to było coś nieprawdopodobnego. Patyk, który leżał na ziemi i widziałam, że on przypomina broń, dostawałam no niesamowitego ataku lęku. I dzieci na podwórku, myśmy mieszkali na Żoliborzu, bawiące się w wojnę, powodowały u mnie no, tak potworny atak lęku, że ja uciekałam do domu, byłam gotowa się schować pod szafę. Cała drżałam. Miałam bardzo wiele snów, które przywoływały jakieś obrazy mi nieznane, ale potwornie ponure, wojenne potem okazało się, no potem dopiero pokazała się telewizja. A czy to nie jest tak, że nie wiem, pani naoglądała się filmów wojennych? No właśnie mówię, że jako 3-letnie dziecko w 59 roku, no tak, to nie było telewizorów. Rzeczywiście. No nie było takich filmów, na które by mnie rodzice zabierali, więc to był zupełnie obcy dla mnie odcinek jak gdyby życia ludzkiego, a jednak miałam autentyczne wizje. Budziłam się rano, jak dziś pamiętam, z takim potwornie ciężkim sercem, jak stwierdzałam, że to nie jest wojna i że jest pokój, że jest słońce, że jest wszystko w porządku i dopiero odczuwałam taką lekkość. To było niesamowite, takie przejście z jednej takiej ciemni w jasność dnia. Czym sobie pani tłumaczy to w tej chwili? W tej chwili nieraz mi przychodziło do głowy właśnie, że musiałam prawdopodobnie albo zginąć, albo przeżyć, albo prawdopodobnie stracić życie właśnie w jakichś działaniach wojennych. Bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę państwa, przypomnę tylko numer telefonu 022 645 2266. Proszę pani bardzo, normalnie. Pani, przeżycia nie są wyjątkiem. Takich przeżyć jest bardzo dużo się trafia u dzieci i na pewno
może między w tej chwili słuchaczami są rodzice, którzy takie przeżycia u dzieci zaobserwowały. Ja będę przykład, adwokatem diabła. No dobrze, no, fantazja, ja fantazja. Fantazja. Są dzieci, które się boją od urodzenia, które się boją na przykład pająków. Są dzieci, które się boją psów, a nigdy w życiu żaden pies ich nie ugryzł i tak dalej, i tak dalej. No wie pan, ja jestem zdania, że wszystkie fobie, które mamy i nie wiadomo skąd się pojawiły, no bo przecież jeżeli rodzi się dwoje dzieci u jednych rodziców i czasami są to nawet bliźniaki, czy to dzieci się rodzą, no i są zupełnie bardzo podobne do siebie, natomiast ich cechy charakteru i niektóre właśnie ich lęki, bo to jak gdyby przyzwyczajenia, to się można przejąć od rodziców, od rodziny, znajomych, no można to różnie tłumaczyć. Natomiast jeżeli ktoś ma lęk przed czymś, wszystko jedno, czy to jest lęk przed patykiem, bo przypomina pistolet, czy to jest lęk wysokości, czy to jest lęk przed ciasnym pomieszczeniem, czy lęk przed przestrzenią, wszystko jedno jaki lęk. Ja osobiście tłumaczę to właśnie w ten sposób, że to są przeniesione bardzo silne emocje, bo to są emocje. Tylko i wyłącznie i nie można nad tym po prostu, ten człowiek nie jest w stanie nad tym zapanować i tutaj psychologia daje dosyć dużo tak. do możliwości wyleczenia tego, ale to właśnie dlatego, że ludzie sobie uświadamiają skąd istotę tego lęku, skąd on się wziął. Widzą jakieś swoje poprzednie tamte Dokładnie. Wydarzenia i potrafią to wtedy, eliminują to i potem mija. To po prostu mija jak po wzięciu aspiryny dosłownie. No. Tutaj warto wspomnieć o tak zwanej terapii regresyjnej, regresji wcieleniowej. Jest to taki sposób, o którym później powiemy szerzej. Jest to sposób, przez który można przywołać do siebie swoje poprzednie wcielenia i często uświadomienie sobie wtedy, jakby co się stało, skąd wynika to, czy jakby ponowne przeżycie tej wojny, tak jak w tym przypadku, czy też zupełnie innych traumatycznych przeżyć, czy tragicznych po prostu końców tamtego żywota, pozwala w tym życiu jakby złagodzić ten lęk, ponieważ wiemy, że to już było, to minęło, to już nie powróci, że jakby to było za nami i teraz można żyć normalnie. No dobrze, a ja tutaj będę cały czas konsekwentnie starał się zburzyć ten obraz, który panowie budujecie. Fantazja dziecięca. Dziecko po prostu fantazjuje. Czy nie można tego tak banalnie wytłumaczyć? Znaczy wiesz, wytłumaczyć można to, jak ktoś czegoś nie chce wytłumaczyć, no to nie ma siły. Zawsze znajdzie jakiś argument taki, który pozwoli mu na odrzucenie tego na boczny tor i wszystkie argumenty wtedy są nieistotne, bo tak naprawdę jakbyśmy się zastanowili w tej chwili, mamy jakiegoś sceptyka przed sobą i jakiś argument jemu trzeba dać, żeby go przekonać, tak? No i teraz ja robiłem to niejednokrotnie na swoich znajomych, takie eksperymenty na żywych ludziach robiłem, kiedy pytałem człowieka, który był sceptycznie nastawiony do tego typu zagadnień, on mówi, że nie masz dowodów. Więc ja pytam, jaki rodzaj dowodów chciałbyś mieć? Jaki? Nigdy nie ma odpowiedzi. Na pewno to pytanie pojawi się wielokrotnie i ja zadam je po raz pierwszy, ale zobaczycie, że będzie wracać. Dobrze, skoro jest reinkarnacja, skoro byłaby reinkarnacja, dlaczego nic nie pamiętamy? My. Dlaczego? Dlaczego dla własnego bezpieczeństwa. Dokładnie. Poza tym wiele osób, cofając się do poprzednich wcieleń, odbywając tą podróż w głąb siebie, później opisuje to, że dużo lepiej tam się czuła, tęskni do tego wręcz. Są przypadki, tak jak wspomnieliśmy, dzieci, które pamiętają poprzednie wcielenia i te dzieci często chcą wrócić do tamtych rodzin. Tak jak właśnie przypadki indyjskie, bardzo dobrze udokumentowane, te dzieci chcą po prostu zamieszkać z powrotem z tamtymi rodzicami, chcą uciec od tych i wrócić do poprzedniego urwanego życia. A ja mam pytanie do pana. Tak. Tutaj kieruję to pytanie do Normana. Pan jest astrologiem. Czy rzeczywiście, gdybyśmy my pamiętali dokładnie całe te wcześniejsze życie, załóżmy hipotetycznie, że taka możliwość byłaby, czy to by nam przeszkadzało? Oczywiście, że tak. Dlatego, że człowiek, każde życie ludzkie ma jakiś cel. I na zazwyczaj ten cel do końca nie jest wypełniony, albo jest wypełniony tylko częściowo. Czyli następne życie jest jakby powtórką z nieodrobionej lekcji. Jeżeli jest powtórka, to nie może być podpowiedzi. To muszą być identycznie albo bardzo zbliżone warunki, ale bez podpowiedzi, tak samo jakby zaczynał od początku. W związku z tym jest możliwe, żeby człowiek wiedział i miał odpowiedź.
Oczywiście, jeśli pan mówił o astrologii, że no oczywiście, że można astrologicznie no mniej więcej określić, jaki człowiek w poprzednim życiu miał charakter i o co tu chodzi, ale tylko w pewnych z grubsza takich naszkicowanych granicach. Bardzo liczyłem, że zadzwonią osoby negujące reinkarnację i nie pomyliłem się. Łączymy się z panią Anną z Warszawy. Halo? Witam. Witam panią. Chciałabym coś powiedzieć. Po prostu słuchając o lękach, o fobiach i tych osób, które stawiają znak zapytania i znak równości, że fobia, lęk to reinkarnacja. Tak mi się nasunęło taki, nie wiem, taka myśl. Może się mylę, ale na przykład będąc kobieta, prawda, okres ciąży trwa 9 miesięcy i na przykład ktoś się przestraszył czegoś i może dziecku przekazać to. Czyli tak myśli pani, że te rzeczy, i od które... razu znak stawiamy równości, że coś tam, nie wiem, to jest tak, jakoś tak łatwo rzucane. A ja mam do pani pytanie, tak? Bo rozumiem, że pani absolutnie nie wierzy w reinkarnację. To tak jest, się składa, że jestem po teologii i nas utono, że na przykład wróżby, tego typu tematy po prostu no są skreślane. Z założenia, tak? Mówiąc po prostu tak dokładnie. Ale to rozumiem, no tak panią uczono, ale czy dopuszcza pani możliwość taką w ogóle, że to może być prawda, że człowiek się rodzi, umiera, po czym ta dusza wciela się ponownie w człowieka? Pomijając to, co panią uczono. Absolutnie nie. To są mrzonki, to są... To... Nie, po prostu... A jaki, przepraszam, że się wtrącę. Jaki pani ma dowód na to, że to są mrzonki? Tak. Wie pani co, mam taką propozycję. Pani Anno, czy pani jest już osobą, która się kładzie spać? Bo bardzo, bardzo radzę zostać jeszcze z nami przez jakiś czas, dobrze? Dlatego, że przynajmniej jeden przypadek, który za chwilę przedstawię, jest no niezwykle ciekawy. I tutaj rzeczywiście ta sprawa, bo ta teoria, którą pani przedstawiła, że w okresie ciąży te kobiety mogą tam rzeczywiście przyjmować pewną wiedzę, jest jakimś wyjaśnieniem, ale myślę, że on się nie da obronić w przypadku tym, o którym za chwilę. Bardzo dziękuję pani za... Ja nie tak? próbuję wyjaśniać, ja nie próbuję, tylko po prostu tak mi się wydaje. Woda, gdy jest czysta, prawda? To lepiej niech pozostanie czysta i nie mądźmy. Panie, tak mi się wydaje. Pani Anno, ale to są rzeczy, tutaj dotykamy bardzo istotnej sprawy. Dotykamy tego, jaki jest nasz świat, jaki jest ten sens. Jeżeli są rzeczy, które wskazują na to, że może być na przykład wędrówka dusz, to nie jest mącenie. Ja myślę, że to trzeba się nad tym pochylić z uwagą. Bardzo dziękuję pani za udział w audycji. Troszeczkę musimy przyspieszyć, bo drodzy państwo, to szybciutko miną te 3 godziny, a chcę przedstawić pierwszy przypadek, który jestem przekonany, że wzbudzi dużo emocji i dyskusji. Otóż moja historia związana z tym przypadkiem zaczęła się w latach 90. W 97 roku zostałem poproszony przez wykładowcę uniwersyteckiego z Krakowa o to, żeby zapoznać się z przypadkiem jego wnuczka. On zadzwonił do mnie, wiedząc, że zajmowałem się takimi historiami. Powiedział, proszę pana, panie Robercie, jest taka sprawa, że ja w rodzinie mam historię, której nijak nie można wytłumaczyć, bo jest to fenomen. Niech pan przyjedzie, niech pan zobaczy. Chodzi o mojego wnuczka, który w tej chwili ma 3,5 roku. Ma na imię Marcin. Kiedy tylko zaczął mówić, opowiadał bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Ja mówię, no z przyjemnością przyjadę, oczywiście przyjechałem do niego i okazuje się, że rzeczywiście mam do czynienia z czymś, czego wyjaśnić w prosty sposób nie da rady. Dzieciak zaczął opowiadać, że on już kiedyś żył na ziemi, że był rycerzem, że został zabity, że był w krainie aniołków i powrócił ponownie na ziemię. Oczywiście ta historia w takim uproszczonym schemacie wydaje się banalna, dziecko sobie coś wymyśliło, ale niestety tak nie jest do końca, dlatego że dziecko podawało mnóstwo
mnóstwo niezwykle precyzyjnych szczegółów dotyczących życia w czasach średniowiecza. Ja może pozwolę sobie przedstawić wam, drodzy państwo, pierwszy fragment materiałów, które przygotowałem na tę dzisiejszą noc. To jest akurat wypowiedź Moniki, siostrzenicy tego Marcinka, która opowiada, jak to się zaczęło z tym dzieckiem, kiedy on zaczął mówić te dziwne rzeczy, budzące wielkie zdumienie wszystkich członków rodziny. Marcin jest dzieckiem przede wszystkim raczej takim spokojnym, dużo energii ma, ale od początku praktycznie jak zaczął mówić, to nie sam, ale po jakimś zadaniu pytania albo nawiązaniu do jakichś zupełnie błahostek, zaczął opowiadać bardzo dziwne rzeczy. To mnie zainteresowało. Ale to znaczy, to było w trakcie zabawy? W trakcie zabawy, w trakcie takich zwykłych rozmów, coś o zamkach prawdopodobnie, i właśnie zaczął mówić, a jak ja byłem duży, to wtedy też tak robiłem, to było i bardzo byliśmy. Tak, tutaj jest ciekawa sprawa, bo Marcin mówił o tym, że został zabity w pojedynku. To jest dosyć dziwne, dlatego że dzieci przeważnie kreują się na bohaterów. Mówią, że wygrywają. To są postacie pozytywne. On mówił nie, on mówił, że przegrał. On mówił więcej, mówił, że ten pojedynek odbywał się w taki sposób, że odbywał się na takim ganku. Obok walczył jego germek. Z germkiem tego rycerza, z którym on się pojedynkował. To jest szczegół niezwykle istotny, bo on dokładnie odpowiadał tym średniowiecznym rytuałom związanym z pojedynkiem. No i na przykład były takie momenty, kiedy zaczynał opisywać, co się wtedy w ogóle działo, jak ten cały świat wyglądał. Posłuchajmy kolejnego fragmentu tej relacji. To zwykle wychodziło tak całkiem spontanicznie. No szkoda, niestety mamy małe kłopoty techniczne. Będziemy próbowali państwu jeszcze przedstawić te materiały trochę później. W każdym razie ja tutaj może powiem, była taka sytuacja, że rodzice, wielce zdumieni tym, co to dziecko opowiada, zaczynali pytać go o różne rzeczy dotyczące tego, kim on był. Okazało się, że Marcin powiedział, że miał żonę o imieniu Giselda, dosyć nietypowe imię jak na dzisiejsze czasy. Powiedział, że miał z nią kilku synów, o ile pamiętam, chyba, nie chcę w tej chwili, ale chyba około 6 synów miał. W każdym razie mówił, że nie był jakimś zbyt ważnym rycerzem, był takim rycerzem podrzędnym. Kiedy na przykład przyjeżdżał król do zamku, w którym on przebywał, to musiał opuszczać ten zamek i w tym czasie przebywał w namiotach. To wszystko mówił swoim rodzicom. Rodzice po prostu w pierwszym odruchu zaczęli szukać, skąd to dziecko się dowiedziało o takich rzeczach. Zaczęli sprawdzać, czy przypadkiem oglądał jakąś, nie wiem, film, czy może książkę, ale no dziecko, które ma 2 lata, które mówi takie historie, raczej trudno podejrzewać o to, że gdzieś coś przeczytało. No i w tym momencie była bardzo ciekawa sytuacja, mianowicie w pewnym momencie zaczęli mu kłaść przed nim różne zdjęcia zamków, dlatego że on tam mówił o zamku, więc te zdjęcia zamków mu kładli, on nic nie rozpoznawał. Natomiast kiedy miał 3 lata, wybrali się na wycieczkę nad morze i jadąc nad morze postanowili po prostu odwiedzić Malbork. Kiedy zobaczył Malbork, ten dzieciak natychmiast krzyknął: tak, byłem w tym zamku przez jakiś czas. Nie cały czas, tylko przez chwilę. W trakcie, kiedy zaczęli zwiedzać... Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Marcinek przez cały czas, wspominając zamek, w którym kiedyś mieszkał, wspominał podłogę w rąby. W krawaty. On mówił cały czas o podłodze w krawaty. Oni nie bardzo wiedzieli, co to są te krawaty. Okazało się, że tamta podłoga jest w krawaty, ale czyli takie rąby białe, czarne. On wzbudził sensację. Mówię tutaj, opierając się na relacjach jego rodziców. Zresztą rodzina katolicka, także tutaj żadnych odchyleń takich tam new age'owych, absolutnie wszystko poprawne. Oni mówili, że zaczął opisywać
wszystkie rzeczy sprzed lat, czyli gdzie były na przykład stajnie, jak podnoszono konie, jak tam na przykład, gdzie, jak przychodzili rycerze, to gdzie były te wszystkie pojedynki. Wszystko precyzyjnie opisywał i nie pamiętał krzyżaków, bo pytali go o krzyżaków, on mówił absolutnie krzyżaków nie pamięta. Jak ta historia się potoczyła dalej i co mówił Marcin po tym, kiedy został zabity, jak twierdzi, bo udał się do Krainy Aniołków. O tym za chwilę. Noc w programie Pierwszym Polskiego Radia. Mówimy o reinkarnacji. Wracamy do opowieści o tym chłopcu. Proszę Państwa, otóż tam był ten moment, kiedy właśnie on nie rozpoznawał, znaczy był w Malborku i opisywał Malbork taki, jak on był kiedyś w średniowieczu, w czasach średniowiecza. To dziecko znało setki szczegółów. Ja tutaj może zdradzę jeden z takich szczegółów. Otóż pamiętam, że zapytałem małego Marcina o to, czy chciałem go jakoś po prostu schwycić na kłamstwie, prawda? No bo żeby to jakoś udowodnić, wszystko nagrywałem. Zapytałem go, czy światło też było wyłączane tak jak u nas, że się u nas wyłącza światło, że się naciska taki guziczek. Czy te guziczki były tak samo na tej samej wysokości, czy może były niżej. On z takim wielkim w ogóle zdumieniem popatrzył na mnie i mówi, nie, tam nie było takich lampek jak tutaj, były wszędzie świeczki i trzeba było między tymi świeczkami chodzić takimi, jak on powiedział, takimi za kolami po prostu, prawda? Szło się takim slalomem i okazało się, kiedy ten dzieciak mi to powiedział, że ja później sprawdzałem i w czasach średniowiecza zmorą tych czasów było to, że trzeba było po prostu lawirować pomiędzy kapiącym woskiem, bo wszędzie były na tych świecznikach ustawione świeczki i z tych świeczek strasznie okropnie kapało, więc każdy, kto szedł jakąkolwiek salą średniowiecza, musiał się tam po prostu uważać, żeby mu nie kapnęło na głowę. Skąd takie dziecko wiedziało taki szczegół? No rzeczywiście jest to absolutnie zdumiewające, ponieważ obiecałem Państwu jeden jeszcze dźwięk, proponuję posłuchać fragmentu mojej rozmowy z tym małym dzieckiem, właśnie z małym Marcinkiem. Ja to nagrywałem ukrytym mikrofonem. W tym czasie pamiętam, że rysowałem mu jakieś koniki, i bo to nie jest tak, że to dziecko opowiada wszystkim, prawda, tę historię. On tak opowiada przy okazji, nie narzuca się z tą historią. Ale posłuchajmy fragmentu tego naprawdę niezwykłego spotkania, które miałem w domu tych państwa. Weź mi coś powiedz, co było wtedy, kiedy byłeś rycerzem, ja to spróbuję narysować. Też były takie kapelusze, ale nie było domów, ani bloków. Nie było bloków? Nie. A co było? Zamiast bloków to były takie namioty, wielkie namioty. A teraz jesteś malutki, prawda? Tak. Ale był taki moment, kiedy byłeś duży? Tak, kiedy byłem taki sam, tylko że większy. Byłem wtedy większy, jak byłem duży od razu. A co nosiłeś na sobie? Zbroję, ale nie jak ładłem się do łóżka. To znaczy co, zdejmowałeś tą zbroję? Tak. A po co tą zbroję nosiłeś? Jak walczyłem, jak treningowałem, tak jak ścigałem się na koni, no to też miałem zbroję wtedy. Cały czas nosiłem zbroję. Proszę Państwa, ten zapis ja trzymam naprawdę jak skarb, bo on naprawdę daje wiele do myślenia. Powiem już kończąc tę historię, tę opowieść, bo mamy telefon, ale powiem Państwu, że najciekawsze było to, że Marcin powiedział, że on wrócił po to, żeby się spotkać ze swoją żoną, bo bardzo kochał żonę. I powiedział, że w tej Krainie Aniołków, gdzie się udał, było wspaniale, cudownie, ale musiał wrócić na ziemię. Ja w tym momencie pytam to dziecko, 3,5 roku miał, kiedy ja z nim rozmawiałem. Mówię, słuchaj Marcin, a dlaczego ty wróciłeś? On mówi, no jak to nie wiesz? Wraca się po to, żeby się uczyć. Każdy musi wrócić, bo trzeba się uczyć. Tak mówiło to dziecko, po czym okazało się, że na pytanie, skoro wrócił do żony, bo bardzo kochał żonę, to w takim razie gdzie jest jego żona? On jednoznacznie mówił, że jego żoną jest siostrzenica, jego siostrzenica Monika, spokrewniona z jego rodziną.
I dziewczyna, która wtedy, jak ja przyjechałem, miała 18 lat, tam była, pamiętam, taka scena, on w pewnym momencie wskoczył jej na kolana, przytulił ją, mówi: wróciłem tutaj, bo wiedziałem, że będziesz. Zszedł z jej kolan, poszedł się bawić dalej. Ja pytam tą Monikę, mówię: jak pani to traktuje? No przecież to jest jakaś... Ona mówi: proszę pana, ja jemu wierzę. Ja wierzę, bo po prostu obserwuję przypadek tego Marcina od samego początku i ilość takich szczegółów, które on opisuje, związanych z tamtymi czasami i z naszym życiem, jest po prostu tak przekonująca, że jestem przekonana rzeczywiście, że on mówi prawdę. I już na koniec tej historii rzecz bardzo istotna. Powiedział, co jest, myślę, budujące, jeżeli ktoś wierzy w reinkarnację, a jeżeli nie wierzy, to też jest ciekawe. Powiedział, że taką rzecz, że kiedy schodził z tej krainy aniołków na ziemię, to miał do wyboru kilka możliwości, bo bardzo się chciał spotkać z tą Moniką, ale miał, czy z tą swoją żoną, ale miał do wyboru kilka możliwości. I wybrał tę możliwość, która gwarantowała mu, że nie będzie już miał żadnych pojedynków i żadnych wojen, co by oznaczało, że tutaj u nas, w naszym pięknym kraju, żadnych wojen już nie będzie. Proszę państwa, telefon króciutki, pani Lidia z Ursusa, halo? Tak, dziękuję bardzo, ale za to bardzo długo czekałam. No przepraszam, bo to rzeczywiście... A teraz pan mówi, że króciutko, a nawołuje, żeby dzwonić do państwa. To coś jest nie tak. Wie pani co, bo wiele osób by czekało, ja pani powiem tylko króciutko, by czekało na tę historię, na dokończenie tej historii. Także bardzo przepraszam i słucham panią. Proszę pana, więc to jest taka historia. Ja w tej chwili mam już 74 lata. W 1940 roku poszłam do pierwszej klasy. Mieszkałam w Gołąbkach, to jest Warszawa Gołąbki. W tej chwili to jest taka dzielnica Ursusa. No w tej chwili to już mieszkam 50 lat tu, gdzie mieszkam, w tym mieszkaniu. I kiedy byłam dzieckiem, no jesień, no to jest jeszcze piękna, wiosna też, już jest ciepła, kwiecień, maj, czerwiec do wakacji. Jestem w pierwszej klasie, o mało by mnie zdała, chociaż byłam bardzo dobrą uczennicą, ale miałam, ojciec był w Niemczech, byłam jedynaczką, matka pracowała, byłam u dziadków, dziadkowie byli zapracowani. Kiedy mnie odprowadzali, to mnie odprowadzali, ale już zaczęłam sama chodzić do tej szkoły, bo byłam dosyć roztropna. Mnie ciągnęło na ten cmentarz. Ten cmentarz nie był za wielki, bo Gołąbki nie miały jeszcze swojej parafii, tylko należałyśmy do Piastowa i to był piastowski cmentarz, ale w Gołąbkach. I ja do Ursusa chodziłam do tej szkoły, ja omijałam swój dom, ja szłam prosto na ten cmentarz. A jak to pani tłumaczy? Bo... Tłumaczy tym, że jest coś, gdzie te nasze duszyczki chodzą. No piękna historia, bardzo, bardzo pani... Ale proszę mnie jeszcze wysłuchać, jeszcze to będzie moment. Dlaczego ja nie mam właśnie szczęścia? Króciutko, bo już za chwilę będą wiadomości. Jest taka sprawa, że ja potrafiłam brać zabawki. Ja potrafiłam na tym cmentarzu, wybierałam sobie groby, siedziałam do tych grobów, lekcje odrabiałam, zabaweczkami się bawiłam, aż wreszcie pewnego razu ja usnęłam i taka pani żywa stanęła nade mną, ale ona dziwnie wyglądała, dziwne miała oczy, dziwne miała włosy. Pogłaskała mnie po głowie i mówi: dziecko, ty już tu więcej przychodzić nie będziesz, nie będziesz się bała, ale nie będziesz tu przychodziła, a teraz już idź do domu. I ja się bardzo źle poczułam. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście noc z dreszczykiem zapowiada się ciekawie. Myślę, że ta historia się wpisała bardzo dobrze w naszą audycję. Króciutki komentarz, panowie, do tej sprawy. Norman? No cóż, wszystkie te rzeczy są oczywiste, no wydają się jak najbardziej prawdziwe, zwłaszcza przeżycia tego dziecka, które było kiedyś rycerzem. Tutaj nic dodać, nic ująć. Można tylko no jeszcze zaprosić tych rodziców, którzy może słuchają, żeby swoje jakieś wrażenia z rozmów ze swoimi dziećmi nam opowiedzieli, bo
takie rzeczy się powtarzają. To nie jest jednostkowa sprawa. Takich przypadków jest dużo więcej. Jestem przekonany, że odpowiedzą takie osoby na nasz apel. Przypomnę numer telefonu 022 645 22 66 do sprawy związanej z reinkarnacją i naszej audycji. Powrócimy po krótkiej przerwie i po wiadomościach. Tu Polskie Radio Warszawa w programie pierwszym. 9 minut po pierwszej mamy noc z dreszczykiem. Robert Bernatowicz, przypomnę, że moimi gośćmi są astrolog Norman, Piotr Jaskulski i Mikołaj Jastrzębski, obaj panowie z Fundacji Nautilus, a mówimy o wędrówce dusz. Myślę, że ta historia z tym Marcinkiem, którą opowiedziałem, będzie takim dobrym początkiem do rozmowy na temat tego, co to oznacza dla nas ludzi, jeżeli by się okazało, że reinkarnacja jest faktem. Ja, ponieważ już podawałem numer telefonu, można do nas dzwonić, drodzy państwo, można się włączyć do naszej dyskusji. Czekamy na wasze opinie. 022 645 22 66. Także uruchamiamy maila. Pozdrawiam was, internauci, a wiem, że są internauci na całym świecie, którzy słuchają Jedynki nocą. Mam na to dowody. Także dla was uruchamiamy adres mailowy radio@nautilus.org.pl. I mamy już maila, że pisze do nas pan Robert. Niedawno czytałem bardzo ciekawe książki Michaela Newtona, Wędrówka dusz i przeznaczenie. W tych książkach autor opisuje, jak wprowadzał ludzi w stan hipnozy i cofał ich nie tylko do poprzednich wcieleń, ale także do okresu między wcieleniami. Pytanie do was, panowie. Jak oceniacie tak zwaną regresję hipnotyczną? Ja miałem okazję, Robercie, doświadczać regresji hipnotycznej na sobie, na bliskich mi osobach. I moim zdaniem jest to bardzo ciekawe narzędzie do poznania samego siebie, bardzo użyteczne narzędzie w samej psychoterapii, jeśli mamy do czynienia z fobiami, rzeczywiście mogą się ujawnić rzeczy. Jest to o tyle ciekawe narzędzie, że również ujawniają się sprawy możliwe do weryfikacji, ale niestety regresja hipnotyczna ma kilka minusów. Możesz opisać, jak wygląda taka regresja hipnotyczna? Znaczy, w moim przypadku parę lat temu pojawiły mi się spontaniczne po prostu regresje, najpierw wiekowe, później pod kątem mojego brata udało mi się cofnąć do poprzedniego wcielenia. Później jakby zająłem się na poważniej regresją i już doświadczałem czegoś innego. Generalnie regresja polega na stopniowym wyciszeniu organizmu, wyłączeniu kolejnych części, tak żeby stracić poczucie w ogóle posiadania ciała. Później następuje wrażenie tego, że jest się bezczelnym umysłem, że nie ma się ciała, wszystko wydaje się strasznie ciężkie i zaczynają się pojawiać obrazy. Są różne metody generalnie przeprowadzania regresji hipnotycznej, to już zależy od hipnotyzera, ale docelowym punktem jest to, że znajduje się w jakimś pomieszczeniu czy w jakiejś przestrzeni i zaczyna się cofać. I w określonym momencie podświadomość ma wybrać któreś z poprzednich wcieleń, któreś z poprzednich żyć, które my mamy zobaczyć, doświadczyć. I są osoby bardziej podatne na to mniej, są osoby, którym łatwiej generalnie pojawiają się wizje w umyśle, są osoby, którym to strasznie ciężko przychodzi, na przykład słyszą tylko dźwięki. Ja akurat jestem bardzo wizualną osobą. Ale wiesz, że to tego się trudno jest to obronić, bo zawsze można powiedzieć, no tak, dobrze, on się wyciszył, on zaczął sobie kontemplować, różne rzeczy mu zaczęły przychodzić do głowy, brał to oczywiście za dobrą monetę, tak, że był gdzieś tam w przeszłości. Z jednej strony tak, ponieważ rzeczywiście dla kogoś z zewnątrz, kogoś, kto nie miał z tym nigdy do czynienia, jest to bardzo orientalne i bardzo dziwne, no bo ludzie opisują takie rzeczy z niesłychanymi szczegółami, rzeczy, o których nie mogą mieć pojęcia, ale są historie właśnie z regresingu, również na przykład Raymonda Moody'ego, który się tym zajmował, to jest badacz ogólnie życia, śmierci, również zajmował się życiem przed życiem, nawet napisał o tym książkę i opisał w niej dwie bardzo ciekawe historie udowodnione po prostu, które się same mogły obronić. Autor sam nie wierzy w reinkarnację, przynajmniej takie sprawia wrażenie po przeczytaniu tej książki, ale opisał przypadek Niemki, która potrzebowała wyleczyć się, ponieważ ciągle wpadała w stan nadwagi. I w regresji hipnotycznej udało jej się cofnąć do XIX wieku i zaczynała opowiadać o tak zwanej wyprawie do Nera. Opisywała, że była tam małą dziewczynką, że zostali zamknięci w takiej lodowej grocie i nie mieli wyjścia, i nie mieli jedzenia również. Pozwól, musieli że zjadać
siebie. Pozwól, że ci przerwę na chwilę, bo mamy telefon. Zadzwoniła do nas pani Małgorzata z Wrześni. Może uda nam się połączyć. Halo? Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani. Słucham waszej audycji i może panom opowiem, co moje dziecko opowiadało, bo wy opowiadaliście o tym Marcinku. Tak. W tej chwili mój syn ma 10 lat, ale to, co się wydarzyło, to dokładnie było 7,5 roku temu. On miał wtedy 2,5 roczku. To było, proszę pana, w listopadzie. Popełnił samobójstwo mój najstarszy syn. I ja wtedy byłam w ogromnym szoku. To było traumatyczne przeżycie. I to 2,5-letnie dziecko przychodziło do mnie cały czas i mówiło tak. Mama, ty nie płacz. Bo kiedyś tam, on to, ja nie potrafię panu w tej chwili powtórzyć, jak on to nazywał. Mhm. To ty byłaś Kamilem. To ty się powiesiłaś i Kamil płakał. Ja mówię, dziecko, co ty mówisz? Ja nic z tego nie rozumiem. A on mówi, ty słuchaj mnie, co ja ci mówię. Ty miałaś jego oczy, jego nos, jego włosy, jego buzię. To ty nim byłaś i ty to zrobiłaś. I ja mówię, synek, to jest niemożliwe. A on mówi na to tak. Mama, a ty pamiętasz, jak ty też tak płakałaś, jak ci umarł taki malutki Piotruś? Ja mówię, dziecko, to jest niemożliwe, bo Piotruś jest tu z nami. On mówi, ty znowu nic nie rozumiesz. Nie ten Piotruś. Ty miałaś takiego malutkiego Piotrusia. On pokazywał rączkami, wie pan, to wtedy u dziecka te wielkości wyglądają zupełnie inaczej. I wtedy moja mama dopiero zareagowała. Mówi, ty słuchaj, co on ci mówi. Bo była sytuacja przed laty, kiedy ja w 6 miesiącu ciąży miałam poronienie. I rzeczywiście, jak lekarz powiedział, to był chłopiec. Skąd to dziecko wiedziało? Nikt tego w domu nie wiedział, bo myśmy o tym nie mówili. Proszę pani... Jeszcze pan coś tylko powiem, tak. Dobrze? I jak on tak opowiadał o tych, że niby jak to był duży, że coś tam się działo, to w pewnym momencie mówi, mama, ale ty się nie martw. To się już skończyło, koło się zamknęło. I pan do dzisiaj nie potrafię wyjaśnić, skąd takie dziecko znało takie sformułowania. Ja powiem pani, że ja słucham bardzo spokojnie pani historii, dlatego, że ja takie historie znam, ale muszę panią zapytać o coś. Tak. To dziecko przestało w pewnym momencie o tym mówić. Wie pan, co jeszcze tak, potem pół roku później była taka sytuacja, bo mój pierwszy mąż też nie, że ja wyszłam drugi raz za mąż i to jest dziecko z drugiego związku. I on mówi, siedzimy przy stole, jemy obiad i on w pewnym momencie mówi tak, mamo, a czy twój pierwszy mąż wiedział, że ty będziesz miała jeszcze jedno dziecko? Ja mówię, no sądzę, że nie, bo ja tego nie wiedziałam. A on mówi, a ty wiesz, że on mnie zna? I tu się potwierdza ta sytuacja, o której pan opowiadał o tych aniołach, co tamto dziecko mówiło. Tylko mówi... pytam panią o to, czy, ponieważ wiem, że dzieci, które pamiętają takie rzeczy, które mówią takie rzeczy, w pewnym momencie przestają o tym mówić, kiedy mają 6-7 lat mniej więcej. On przestał, wie pan? Przestał, tak? Czyli przestał. Było tak samo. Mhm. No, powiem pani, niezwykle ciekawa historia, bo ona pokazuje pewną taką tajemnicę związaną z ludzkim bytem. No, bardzo pani dziękuję za ten telefon. Myślę, że tutaj... Ja bym się tu jeszcze pokusił o skomentowanie tego, bo na pewno to panią nurtuje ta cała sytuacja, a ja myślę, że znam odpowiedź na nią i to w bardzo prostych słowach mogę wytłumaczyć. Otóż to jest tak, że jeżeli przez nasz jakiś uczynek w tym życiu, załóżmy, ktoś bardzo cierpi, załóżmy, czyli na przykład... popełnia jedna osoba samobójstwo, druga osoba przez to bardzo cierpi, to potem konsekwencją czegoś takiego jest to, że ta osoba, która popełniła samobójstwo, musi odczuć to, co odczuła tamta pierwsza po stracie. I to po prostu jest właśnie to koło, które się zamknęło. To znaczy pani niestety musiała znowu to odczuć i już jest zakończona sprawa. No bo widzi pan, na przykład ja jestem uczulona na cokolwiek, co bym nosiła na szyi. Ja nie mogę nosić golfów. Ja nie mogę nosić... No to jest właśnie to, o czym mówiłem na samym początku. Mm-hmm. Pani Małgorzato, bardzo, bardzo pani dziękuję za telefon. Przypomnę numer telefonu do naszego studia 022 645 22 66. Ponieważ sprawa związana z reinkarnacją i z tego typu historiami cały czas jest postrzegana jako hipoteza. Bardzo proszę wszystkich tutaj obecnych o traktowanie tego jednak w kategoriach hipotezy, bo... Postaramy się. To jest koniecznością po prostu. Natomiast
tego, ja sobie tutaj wydrukowałem część historii, które do mnie przysyłali ludzie przez ostatnie lata i może powiem taką niesamowitą zupełnie sprawę, która trafiła do mnie z Gdańska. Mianowicie napisał student ekonomii z Gdańska, który opowiadał o swojej dziewczynie, która opiekowała się przez rok 3,5-letnim chłopcem. I ten chłopiec mieszkał w Gdańsku, wychowywał się w normalnej 5-osobowej rodzinie. Twierdził w rozmowach, że kiedyś nazywał się John. Cały czas mówił, że jest Johnem, że miał na imię John. Pytany o nazwisko, odpowiadał, że John Jersey. Dokładnie podawał nazwisko. Mówił, że miał farmę, że miał duży czerwony samochód. Jego ulubioną zabawą była zabawa ze zwierzętami hodowlanymi. Zresztą chłopiec w pewnym momencie spytał, czy ktoś nie umarł, bo jemu kiedyś umarła ciotka Emilia. Czyli opowiadał takie szczegóły, które rzeczywiście tą rodzinę no, niezwykle zainteresowały. Podawał także, że taki szczegół, że był kiedyś, odwiedził piramidy Cheopsa, jako ten John, piramidę Cheopsa, czyli ten kompleks Gizy. W Egipcie jako właśnie John Jersey. Pamiętam, że kiedy ten przypadek do nas trafił, do nas mówię tutaj do Fundacji Nautilus, to próbowaliśmy znaleźć tego Johna Jerseya. Mamy wielu przyjaciół w Stanach Zjednoczonych. No i okazało się, że tych Johnów Jerseyów jest po prostu cała masa. Dostaliśmy chyba listę, nie pamiętam, 2000 nazwisk. No niestety trudno byłoby nam to zweryfikować, ale nie jest to jedyny przypadek, który myślę, że dałby się tak zweryfikować. Okazja mówić o tego typu historiach z terenu Polski. Ja z wielką ostrożnością mówię o tego typu sprawach, bo wiem, jak ludzie to traktują. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzicie, że... No tu w pełni się z tobą zgadzam. Ja, że ludzie to traktują, zwłaszcza tutaj w Polsce, zwłaszcza ludzie, którzy są ludźmi wierzącymi i w pełni przyjmują tak, naszą wiarę. To łatwo ich urazić. Po prostu urazić. Poza tym myślę, że jeszcze tutaj warto powiedzieć jednej rzeczy. Ja pamiętam, że dla mnie reinkarnacja kiedyś była również trudna do przyjęcia. Przyznam, że tutaj przełomowa była rzeczywiście historia Marcinka, która mnie zupełnie utwierdziła w wierze w reinkarnację. No ale oczywiście traktujmy reinkarnację jako hipotezę. I ja pamiętam, i tak z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że reinkarnacja wydawała mi się ciężka do przyjęcia, ponieważ teraz jestem tu, gdzie jestem, mam akurat takie życie, wyglądam tak, jak chcę, mam jakieś tam przedmioty, prawda? I w ten sposób buduje się jakieś ego i jakieś takie poczucie tego posiadania. I jest świadomość tego, że w momencie, jeśli tutaj wrócę, jeśli przyjdę kiedyś, to moje życie może wyglądać zupełnie inaczej. I to było takie, pamiętam, co mnie blokowało przed przyjęciem tego, że rzeczywiście możemy tu robić, po prostu lęk, ale warto jeszcze wspomnieć, myślę, w naszej audycji, mówiąc o reinkarnacji, o pojęciu takim jak karma, które często pojawia się, próbując wytłumaczyć. Generalnie... Mamy tutaj ważnego maila, którego pozwolę sobie zacytować. Pan Krzysztof z Żywca pisze tak. Ciekawe, czy ktoś się zastanowił nad tym, czy przypadkiem nie jest to manipulacja takiego dziecka przez ducha innej, no jakiegoś ducha innej osoby albo po prostu no tak, ale to by była, jakąś inną energię, która nagle opanowała. To by była kolejna teoria, która jeszcze bardziej komplikuje nam samo w ogóle zjawisko czy pojęcie reinkarnacji, bo to jest takie tłumaczenie rzeczy, które można wytłumaczyć w prosty sposób takimi teoriami, których się nie da wytłumaczyć. I jakieś nawiedzenia oczywiście się zdarzają, też się z tym spotykaliśmy, natomiast no, reinkarnacja broni się sama tak naprawdę. Jeszcze jedno, chciałbym powiedzieć, że takie nawiedzenia, to dzieci są o wiele bardziej odporne od dorosłych. Co dziwne jest, ale taka jest prawda, że jakiemuś, powiedzmy, jakaś silna indywidualność, nazwijmy ją duchem, łatwiej potrafi wniknąć w świadomość człowieka dorosłego niż dziecka. Dziecko w jakiś sposób jest bronione albo samo się broni. Mechanizmu nie znam, ale takie są fakty. Ja jestem jeszcze poruszony tym telefonem ostatnim. O, telefon był niesamowity. To był niesamowity. Dlaczego? Ja powiem dlaczego. Dlatego, że ta pani powiedziała, że
dziecko wspomniało, że to przeżycie, które ona miała związane z synem, który popełnił samobójstwo, było kiedyś w tamtym wcieleniu, w tamtym życiu, w innym układzie. To znaczy ona wtedy popełniła samobójstwo jako inna osoba i tym zrobiła krzywdę komuś i musiała ta sytuacja powrócić. Dlaczego jest to niesłychane? Dlatego, że jest to niezwykle zgodne z tym, co mówią te doktryny wschodnie na temat idei reinkarnacji. Czyli karma. Dokładnie. Na temat karmy. A ja jeszcze jedno chciałem zwrócić. Nie, naprawdę poruszony jestem. Jeszcze na jedną dosyć ciekawą rzecz. Ta pani powiedziała, że nie lubi nosić golfów, że nie lubi nosić jakichś naszyjników. To by wskazywało na to, że się powiesiła. No dokładnie, no jednoznacznie to można zinterpretować. Tak. Tu się z panem zgadzam. W związku z tym można to w ten sposób interpretować, że porównać, bo bardzo często bywa tak, że ludzie noszą czasami znamiona na ciele z poprzednich wcieleń. No, bardzo często tak bywa, że ktoś ma gdzieś znamie, tak, w tym miejscu, gdzie został przebity mieczem, jakąś, czy gdzieś został postrzelony, to coś na ciele, jakiś znak może zostać fizyczny. Tak, tutaj również przeglądając, Robercie, książkę, którą mi poleciłeś przed audycją, jest to książka Jana Stevensona pod tytułem 20 przypadków wskazujących na reinkarnację. Trafiłem na bardzo ciekawą historię. Historia została udokumentowana z olbrzymią ilością szczegółów, jakby tutaj nie ma czasu, żeby się w to bardziej zagłębiać. Ale chodziło o to, że urodził się chłopiec, to było 17 stycznia 1947 roku w wiosce, której nazwę trudno mi jest wymówić, Ugalkaltota. I chłopiec ten urodził Mówisz się... Mówisz o Indiach. Bo mówię o Sri Lance. O Sri Lance. Tak. Tak, chłopiec ten miał bardzo dziwny defekt całej prawej ręki i fragmentu jeszcze prawej klatki piersiowej. I chłopiec ten również od samego początku pamiętał to, jak zamordował kobietę. Zamordował swoją żonę, ponieważ w czymś tam mu przeszkadzała. I pamiętał, że wiedział doskonale, że jakby to jest kara za to, co zrobił i miał pełną pamięć tamtego zdarzenia. Również mówił o niesłychanych szczegółach w ogóle tej zbrodni. I tutaj myślę, że również jest to bardzo, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o takie pamiątki z poprzednich wcieleń. Niesamowite, jeszcze wrócę do tego telefonu, bo ja jestem dalej poruszony tym telefonem, mimo że różnych tutaj takich historii dosyć dużo znamy i to można wiele przeczytać, natomiast żywy przekaz jest zawsze taki inspirujący. No nie, jeszcze bardziej mnie ten Marcinek poruszył. Jak go kiedyś nagrywałem, bo to jest, tak, nie, no, wiecie ja państwo, mówię, to jest inaczej nie, słuchać ale, sobie w radiu, jak ktoś opowiada, wiesz, inaczej, jak go słuchać. Niesamowite jest to, bo teraz trzeba sobie wyobrazić tą kobietę, która straciła syna. To jest nieprawdopodobna rozpacz tutaj. Nie chcę nawet myśleć, co takie, jakie myśli przychodzą do głowy człowiekowi po stracie tak bliskiej osoby. I wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie 2,5-latek, czy tam 3-latek i ci takie mądrości życiowe mówi, których nie sposób dziecka wymagać. Znaczy ja jestem przekonany, jest że ogóle, słuchacze w to nie wierzą. To jest w ogóle szokujące. Piotrze, jestem przekonany, że słuchacze po prostu nie wierzą w to, myśląc, że sobie to pani coś wymyśliła, ale ja państwu zapewniam państwa, że ja sam byłem świadkiem, jak takie dziecko potrafi takie rzeczy mówić i jest to rzeczywiście fakt, ale mam tutaj jeszcze jedną uwagę, mianowicie dostaliśmy maila jeszcze w sprawie tego Marcinka z propozycją od naszego słuchacza, żeby po prostu sprawdzić hipnotycznie, czyli sprawdzić poprzez regresję hipnotyczną tą Monikę, ciocię Monikę, czy siostrzenicę Monikę. Tutaj ja bym chciał powiedzieć pod kątem technicznym, że generalnie w regresji hipnotycznej to jest tak, że to nie my wybieramy, ani nie hipnotyzer to, do którego wcielenia chcemy się dostać, tylko jest to pokazywane zgodnie z jakąś prawidłowością, z tym, co jest nam w aktualnym momencie potrzebne, albo co teraz ma nam dać do myślenia, czy wpłynąć na nasze życie, żeby potoczyło się lepiej, więc to generalnie przeżyć mieliśmy wiele żyć, nie tylko to jedno. I to nie od nas zależy to, które życie będzie nam pokazane podczas regresji. Cały czas mówimy, przypomnijmy o teorii reinkarnacji. Oczywiście, że tak. A jeżeli chodzi tutaj, odpowiadając na tą sugestię słuchacza, też myślałem o tym, powiem panu szczerze, o tym, żeby poddać tą Monikę regresji hipnotycznej. Ona zresztą bardzo chętnie chciała się poddać takiej regresji. No, problemem jest tutaj niestety tylko czas. Ponieważ czas nas goni, to wrócimy po krótkiej przerwie. Słuchacie państwo Nocy w programie pierwszym Polskiego Radia z Warszawy. Za 27 minut druga. Mówimy o hipotezie związanej z reinkarnacją, czyli tak zwaną wędrówką dusz. Mamy
telefon od jezuity. Halo? Halo, witam serdecznie. Witamy. Ksiądz Wojciech Ziółek, jezuita po tej stronie. Witamy serdecznie. No, jak ksiądz ocenia? Znaczy, że tak. No, temat. Przede wszystkim to bardzo fajnie, jedynki zawsze słucham, więc miło. Natomiast tak sobie myślę, że oczywiście można o wszystkim rozmawiać i o reinkarnacji też. No, atmosfera jest taka, że właśnie, że to będzie jakoś dreszczykiem, że to jakiś taki, jak to w Studio 202 kiedyś było, teatrzyk grozy, jej. No dobrze, wszystko to są dozwolone rzeczy, ale myślę, że brakuje takiej trochę metodologicznej konsekwencji w tym wszystkim, bo no dobrze, trzech czy tam czterech panów się zebrało, dla których jest wszystko jasne, prawda? No ale tak, oczywiście, no tak, ten telefon potwierdza, no potwierdza, tak. I ten przykład też potwierdza, no tak, no też, no co tu komentować, no wszystko jest jasne. Pan mówi o atmosferze w naszym studiu, tak? Tak jest, tak. Ale widzi pan, problem rzeczywiście polega na tym, że tutaj w studiu są osoby, które, no powiedzmy, że zakładają hipotetycznie istnienie reinkarnacji, to prawda, ale każdy może zadzwonić i powiedzieć wprost przeciwnie, dlatego ja się bardzo cieszę, że pan dzwoni. No to właśnie dzwonię, prawda? Dlaczego pan uważa? No więc słuchamy pana. I tak się myślę, że jeżeli pan, jeden z panów, nie wiem, który tak ubolewa, że no ludzie tak bardzo nie wierzą w reinkarnację, no bo właśnie, a nie przedstawiając żadnych dowodów, ale to tak jest, że jak ktoś nie chce uwierzyć, to nie uwierzy. Znaczy ja myślę tak, że taka metodologiczna uczciwość by wymagała, żeby też dopuścić taką możliwość, że może to ja się mylę, że ja też się mogę mylić, prawda? I tak jak mnie wkurzają księża, którzy mówią, że tak jest już, tak samo myślę, że takie podejście i mówienie, że no tak jest już, no to jest troszeczkę... Proszę księdza, taki, ale ksiądz, no. Niech ksiądz zwróci uwagę, że staram się tutaj cały czas podkreślać, że no jest tak, to hipoteza. Że to jest hipoteza. To jest tylko bardzo, hipoteza. To po pierwsze, ja dobrze wiem, że jeszcze to nie zostało w żaden sposób udowodnione. Rzeczywiście poruszamy tutaj kontrowersyjny bardzo temat, jak zawsze w tych audycjach. I nie jest tak, proszę księdza, że tutaj my zakładamy, myślę, wszyscy się zgodzimy tutaj w studiu, że to już tak po prostu jest. Czekamy na każdą opinię. Ja na przykład jestem ciekaw bardzo opinii księdza o tym Marcinku, bo jest to taka sprawa... Tak, no Marcinku, ja... dobrze, która... nie wątpię, bardzo ciekawy przypadek, prawda? No ale na przykład ten pan, który tak mówił, że to jest wszystko jasne, no to na przykład, a gdyby była taka, prawda, hipoteza, że no Boże, no niektórym ludziom, również dzieciom, Pan Bóg daje takie nadzwyczajne poznania rzeczywiste, ale nie, no to jest w ogóle nie, no bo to jest takie katolickie, prawda? A tu reinkarnacja w łatwy bardzo sposób tłumaczy. I żeby było jasne, ja broń Boże nie mówię, że katolicyzm to jest po prostu coś, w co wszyscy mają wierzyć, no i tuż bosko. Ale chodzi mi o to, żeby też mówiąc o reinkarnacji, nie tłumaczyć tego jako taki, no, taki wytrych, który otwiera wszystkie klucze i wszystko wyjaśnia, wszystkie drzwi i wszystko wyjaśnia, to raz. A dwa, że myślę, że trzeba też powiedzieć o konsekwencjach przyjęcia teorii reinkarnacji, prawda? Że na przykład jedną z takich konsekwencji jest taki brak odpowiedzialności za moje konkretne życie. No bo tak mi się teraz zdarzyło, prawda, że jestem księdzem jezuitą, ale może w przyszłym wcieleniu będę, nie wiem, feministką z SLD. Będę się nazywał, nie wiem, Senyszyn czy Dunin. No i złośliwy ksiądz jest, naprawdę. No i będę wtedy zupełnie inne rzeczy mówił. No bo i a wtedy... Ja się z księdzem nie zgodzę. Nie? Wie ksiądz dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem doktryna reinkarnacji narzuca ogromną odpowiedzialność. Dlatego, że nie jest tak, że ktoś może być nikczemnikiem, po czym na koniec sobie to wszystko będzie mu odpuszczone. On musi za to odpowiedzieć. Dlatego też chcieliśmy wspomnieć o tak mi się wydaje, karmie, czyli o odpowiedzialności za nasze aktualne działania. Tak, może ja jeszcze się tutaj włączę i chciałem powiedzieć, że człowiek, który umiera,
a później rodzi się po raz drugi, umiera i rodzi się taki sam, z tymi samymi cechami charakteru, z tymi samymi wadami. Czyli nie można raz być księdzem, a zaraz później panienką z SLD. Człowiek się te same wady przenosi dalej. Ale jeszcze jedno, jeżeli mogę, bo tak usłyszałem, że ksiądz jest jezuitą. Właśnie jezuita, wybitny naukowiec Karl Rahner, w takiej książce Podstawowy wykład wiary pisze, że należałoby w obecnej sytuacji przyjąć bardziej pozytywny i obiektywny stosunek do doktryny reinkarnacji i wędrówki dusz. No nie wiem, co ksiądz na to by powiedział. No, Boże, ja powiem tak, że nasi to w naszym slangu znaczy jezuici. Nasi oczywiście, że prowadzą nieustanny dialog z innymi religiami i Boże, jest bardzo wielu jezuitów właśnie we wspomnianych Indiach i tak dalej. I Rahner pisał nie tylko o teorii reinkarnacji, ale również o innych wyznaniach właśnie z szacunkiem, prawda, z szacunkiem. Natomiast właśnie mój telefon jest po to tylko, żeby to panów rozmawianie tam w studio, żeby na litość boską nie było takie jakby jednoznaczne i oczywiste. Bardzo dobrze, ja się bardzo ja się cieszę, że ksiądz zadzwonił, dlatego, że tutaj bardzo też liczę na osoby, które po prostu negują to zjawisko. Ale mam pytanie do księdza. Słucham bardzo. Dlatego, że oczywiście tutaj sobie rozmawiamy o tych przypadkach, tam można mówić o tym dziecku, prawda, o Marcinku, tak. że on to pamiętał lub nie. Ja się zgodzę, że nie jest to wcale tak do końca przekonujące, bo mogą być różne teorie wyjaśniające to, co on mówi. Pełna zgoda. Ale niech ksiądz mi powie jedną rzecz taką generalną. Dlatego, że doktryna reinkarnacji dla mnie przynajmniej, jako osoby, która obserwuje ten świat z uwagą, jest o tyle ciekawa, że ona wyjaśnia ogromne niesprawiedliwości, tak uważam, które są wokół nas, dlatego że, no, nie oszukujmy się, są ludzie, którzy już rodząc się jako dzieci mają życie usłane różami, mają wspaniałą rodzinę, są piękni, zdrowi, te dzieci, prawda, jak z tych reklamówek telewizyjnych różnych, które obserwujemy, uśmiechnięci, później wchodzą w związki, też są już szczęśliwi, mają wspaniałe rodziny, mają też pieniądze, umierają w całkiem przyjemnym wieku i mamy też te dzieci, które na przykład są dotknięte jakąś potworną chorobą, prawda, które umierają w wieku kilku lat na jakieś, nawet nie chcę wymieniać tych chorób, bo one są przerażające i kiedy patrzy się na ten świat właśnie tak pełen tych niesprawiedliwości, no musi ksiądz przyznać, że jest takie pytanie, dlaczego? Reinkarnacja daje pewną odpowiedź. Ja nie mówię, że daje odpowiedź doskonałą, ale jakąś odpowiedź daje. No, znaczy to, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie, to ja tak odpowiem jak ksiądz, prawda, oczywiście, że to, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie, to jest oczywiste. Bo gdyby była sprawiedliwość, to już by nas Pan Bóg dawno musiał, prawda, tutaj za nasze grzechy, a przynajmniej mówię o sobie, już dawno by mnie musiał, prawda, z tego świata zabrać. Więc moje istnienie jest niewątpliwie dowodem na to, że sprawiedliwości nie ma, tylko że jest miłosierdzie, prawda? Tylko że nie ma sprawiedliwości, tylko jest właśnie Pan Bóg ze swoją miłością. Ale niech się zwróci uwagę, że to jest tak, że wszyscy idziemy ku zbawieniu, prawda? Zakładając. Tak. I każdy z nas, no, możemy założyć, że nasze życie jest takim biegiem na 100 metrów. Gdzieś na końcu jest to zbawienie. I my jesteśmy w strojach sportowych, wspaniale ubrani, przebiegniemy te 100 metrów, tak w tej czy innej kondycji dobiegniemy do końca. A kto komuś się nakłada takie ołowiane buty, taki strój nurka i mówi, no biegnij tak samo, tak, no akurat tobie się tak zdarzyło, że biegniesz w tym stroju nurka, my biegniemy w strojach sportowych do tej mety. No cóż, po prostu świat nie jest sprawiedliwy. Na dzisiaj, a ja powiem tak, że no, po naszemu tak to wygląda. Natomiast, panie redaktorze, i pan wie, i ja wiem, że bardzo wiele jest takich przypadków, że ktoś, kto w tym stroju nurka biegł czy biegnie, mówi,
do mnie jako do księdza czy do pana, wie pan co, że gdyby nie ten strój nurka, to ja bym wielu rzeczy w życiu nie zrozumiał. Dobrze, proszę księdza, tylko że jak w tym stroju nurka siedmioletnie dziecko dobiega do tej mety, to jest to pytanie straszne. Tak jest. I po mojemu to lepiej pozostawić takie dramatyczne pytanie bez odpowiedzi, niż go właśnie wyjaśniać taką, po mojemu, bardzo takim właśnie wytrychem, takim bardzo łatwą teorią, że no właśnie, bo to jest dlatego, bo widocznie tam w tamtym wcieleniu był pająkiem i coś tam, prawda? Czy no i proszę księdza, ja myślę, że zgodzimy się tutaj i ksiądz i ja, że zakładamy tutaj wszyscy pewnego rodzaju hipotetyczność, dobrze? To są tylko wersje wyjaśniające to pytanie o ten bieg na 100 metrów w różnych strojach. Tak jest. I w tych kategoriach absolutnie ta audycja była pomyślana. Natomiast to pytanie, nie ukrywam, zawsze mnie bardzo dręczyło. I ja, ksiądz tutaj mówi o pewnej tajemnicy, prawda? Że pewne rzeczy warto jest zostawić, ich nie dotykać. Ja tutaj się z tym nie zgodzę. Po prostu uważam, że warto jest o tym mówić. Warto jest zadawać to pytanie. Panie redaktorze, ja nie mówię, że nie dotykać, tylko ja mówię, że to jest właśnie tak, jak sobie można zbyt wiele rzeczy łatwo wytłumaczyć tak zwaną wolą Bożą. No widocznie taka wola Boża. Boże, spokojnie, nie mówmy tak hop, trzeba się z Panem Bogiem za bary wziąć, a może to nie jest wola Boża, a może to jest tylko takie właśnie uciekanie od bólu istnienia i takie wycieranie sobie gęby Panem Bogiem, prawda? Więc tak samo nie uciekajmy od bólu istnienia, mówiąc, że no to jest dlatego, że to tak było tam w tym, aha, a teraz będzie ale po prostu... Proszę księdza, niech ksiądz... Życie jest tragiczne. Zgadzam się z tym, że życie jest tragiczne, zgadzam się z tym, że są sytuacje, które na przykład dzieją się w hospicjum dziecięcym, które zawsze pobudzają mnie do bardzo poważnych pytań i zastanawiania się nad tym, jak ten świat jest ułożony. Myślę, że warto jest przedstawiać taką hipotezę jak reinkarnacja, warto jest przedstawiać taką hipotezę jak inne wyjaśniające tego typu historie i myślę, że takie audycje i takie rozmowy jak ta nasza są myślę bardzo, bardzo ważne dla wielu osób. Jak najbardziej, panie doktorze. Bardzo się cieszę, że ksiądz zadzwonił. To była rozmowa z księdzem, z ojcem jezuitą. Wrócimy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie. Tu Polskie Radio Warszawa w programie pierwszym. Nocne spotkania, bulwersujące tematy. Takim na pewno tematem jest temat dzisiejszy, czyli reinkarnacja. Bardzo, bardzo fajny telefon i bardzo fajna rozmowa z ojcem jezuitą. Cały czas tu jeszcze w studiu mówimy o tym. Tak, mówimy. Przypomnę, że w studiu są Norman, Piotr Jaskulski, Mikołaj Jastrzębski. Dlatego, że tutaj gdzieś w tej rozmowie się w ogóle pojawiła taka kwestia związana z pytaniem o sens, prawda? Bo mam takie wrażenie, nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzicie, obserwując ten współczesny świat, pełen materializmu, pełen takiej jakiejś rywalizacji o przedmioty, które kiedyś się tam zostawia. No przecież umówmy się, że to wszystko się kiedyś zostawia, że bardzo rzadko ludzie zadają sobie pytanie, jaki jest tego sens. Tak, to prawda. To pytanie się pojawiło w tej rozmowie. Mikołaj Jastrzębski. Moim zdaniem zadają sobie za rzadko to pytanie i mają dwa rozwiązania. To znaczy albo tak jak mówisz, generalnie idą w ten materializm tak na maksa i rzeczywiście kasa, kasa, kasa i materia, albo odwrotnie, czyli nie idą w materializm, ale idą w autodestrukcję, czyli alkohol w dużych ilościach, czyli jakieś papierosy, jakieś narkotyki. I to też się zdarza, zwłaszcza wśród młodszych ludzi, prawda? Rzeczywiście moim zdaniem za mało. Znaczy, no ten świat wygląda tak, jak wygląda. Część tego świata jest materialna, część jest duchowa i zarówno jedna, jak i druga strona jest, może być niebezpieczna, bo też wielu ludzi pochłania jakaś taka pseudoduchowość, gdzie giną w przepaści różne jakieś niewiedzy i zatracają się dla jakichś idei, które w ogóle są dla nich niezrozumiałe i potem się okazuje, że niszczą swoje rodziny, życie prywatne i w ogóle
przestają funkcjonować, chociażby dlatego, że zapomnieli o tej materialnej cząstce życia, która też się na nie składa. Norman. Ja jeszcze do tego bym dodał co innego. Że jeżeli przyjmiemy istnienie teorii reinkarnacji, to wtedy o wiele łatwiej nam będzie znaleźć sens swojego życia. Bardzo wielu ludzi przeżyje życie i nie zna jego sensu. Nie wie, po co żyło i po co się męczyło na tym świecie. Znalezienie sensu życia to jest punktem wyjścia do lepszego startu w przyszłości, w tym następnym życiu, czy nawet jeżeli przyjmiemy, że nie ma reinkarnacji, to do lepszego ustawienia tego życia, przynajmniej w jego końcówce. I właśnie poprzez reinkarnację, poprzez to, że my jesteśmy w stanie, zastanawiając się, a każdy człowiek zastanawiając się, obserwując swoje wady, swoje zalety, swoje zainteresowania, co lubi czytać, co lubi oglądać, co jemu robi przyjemność, może dojść do tego, jakie było jego poprzednie życie. Przy założeniu oczywiście, że człowiek się rodzi taki sam, jak umarł. I to jest bardzo moim zdaniem ważne. Ja pozwolę sobie tutaj powiedzieć o roli Kościoła, bo ja nie zgodzę się z tym, że tylko ta doktryna daje tutaj odpowiedź na sens życia, dlatego że znam ludzi, którzy są ludźmi wierzącymi i absolutnie mają ten sens życia. Mówię tutaj o wierzących osobach, na przykład praktykujących katolikach, którym nie jest ta doktryna potrzebna, mają ten świat ułożony i ten sens życia określa wiara, prawda? Czyli jest to zbawienie. Tutaj oczywiście wkraczamy w taką materię prawie że dyskusji teologicznej, no ale w końcu trzeba, ja przynajmniej tak uważam, że jest to niezwykłe na świecie, że świat jest w ogóle niesamowity, że jest podzielony na te obozy, że nie jest tak, że ten świat... Każdy może coś sobie wybrać. Każdy sobie może coś wybrać. A inna sprawa, że w pewien sposób rodząc się już w jakiejś kulturze mamy narzucony te odpowiedzi, jaki jest ten świat. No bo trudno podejrzewać, że osoba, która rodzi się w rodzinie hinduistycznej, prawda, gdzie ta wiara w reinkarnację jest oczywistością, nagle przyjmie, choć pewnie zdarzają się takie też historie, nagle przyjmie te zasady wiary chrześcijańskiej. Chociażby i w drugą stronę jest podobnie. Myślę, że jest jakaś prawda, że gdzieś tam każdy z nas się kiedyś przekona, czy jak jest naprawdę. Nie ma co się śpieszyć w każdym razie do tego przekonywania. Nie, no oczywiście, natomiast warto się od czasu do czasu, strachując zupełnie od tego, jaką się wyznaje wiarę czy religię, bo to jest, myślę, w ogóle bardzo dobre, kiedy ludzie się zastanawiają nad tym, jaki jest w ogóle sens życia. I myślę, że do tego gdzieś tam się sprowadza także nasza dyskusja. Myślę, że proszę Państwa, czekamy na kolejne telefony już w następnej godzinie. E-maile, internauci także możecie do nas pisać. Podaję adres mailowy radio@nautilus.org.pl. Czekamy na Wasze telefony 022 645 22 66 i pojawimy się ponownie niedługo. To Polskie Radio Warszawa w programie pierwszym, Noc w Jedynce, Robert Bernatowicz, trzecia godzina programu. Zdaje się, że to się chyba nazywa Noc z Dreszczykiem. No niech i tak będzie. Mówimy o rzeczach ciekawych, bulwersujących tematach. No, takie poruszamy w tej audycji i takim na pewno jest temat reinkarnacji. Przypomnę, że w naszym studiu są goście, a są nimi Norman, Piotr Jaskulski i Mikołaj Jastrzębski. Dużo maili z pytaniami i może od nich zaczniemy, dlatego że poproszę tutaj panów o odpowiedź na pytania słuchaczy. Jak wyjaśnia takie rzeczy doktryna reinkarnacji? Zaczniemy może od sprawy związanej z ilością dusz. Tutaj pani Ewa pyta, skąd się w takim razie, jeżeli doktryna reinkarnacji byłaby prawdziwa, że są kolejne wcielenia, że jest ta wędrówka dusz, skąd, jak w takim razie wytłumaczyć taką ilość ludzi na świecie, skoro kiedyś było tych ludzi mniej, tam w czasach starożytnych około
powiedzmy kilkudziesięciu milionów, nawet mniej, a teraz jest tyle, to skąd w takim razie te dusze? Co na to mówi doktryna reinkarnacji? Może pan Norman odpowie na to pytanie trudne. To jest takie pytanie, które dość trudne odpowiedzi. Można odpowiedzi szukać w tym, że przecież okres przebywania poza ciałem jest na ogół znacznie dłuższy niż okres przebywania w ciele. I wcale nie jest wykluczone, że dawniej te okresy przebywania były znacznie dłuższe niż teraz. W tej chwili dość częstą rzeczą jest, zwłaszcza jak się robi tą regresję, że pierwsze napotkane wcielenie, te, które można założyć, że było zaraz, bo to nie wiadomo, ale można założyć, że to było poprzednie, jest 20, 50, 100 lat temu, a może być tak, że dawniej te okresy były znacznie dłuższe, kilkaset lat. I to wtedy by się można było takim wyjaśnieniem posłużyć. Ja ze swojej strony tylko dodam, że doktryna reinkarnacji także mówi o tym, że jest wiele światów, że nie jest ten nasz świat jedynym, że we wszechświecie jest bardzo wiele światów zamieszkałych także przez istoty rozumne i ta wędrówka dusz nie odbywa się tylko pomiędzy krajami naszymi, czyli na przykład Słowacją, Polską, Stanami, Afryką i tak dalej, ale no, ale jeżeli człowiek jest przywiązany do jakiegoś miejsca, to wróci do tego miejsca. Ale nie musi być przywiązany, oczywiście. Mówimy o doktrynie reinkarnacji, o hipotezie wyjaśniającej w pewien sposób sens życia, ale mamy też telefony, udział słuchaczy z bardzo ważną sprawą. Ja tylko podam numer już, panie Macieju, oddaję panu głos, ale podam jeszcze numer telefonu 022 645 22 66, a teraz pan Maciej z Trójmiasta, halo. Dobry wieczór panu, witam wszystkich. Wcześniej, no rzeczywiście niesamowite było, ciężko się dozwonić, ale tutaj powiem, zacznę może od tego, że od 93 roku interesuję się w ogóle całą sprawą parapsychologii. Również tutaj są różne zaostre i poważne podejście. I tutaj pan wspomniał wcześniej, między innymi było na temat dziecka. Było poruszone, państwo zahaczyli o sprawę, jeżeli chodzi, że dziecko pewnych rzeczy przyjmuje czy nie przyjmuje. To jest związane po pierwsze, od strony, powiedzmy sobie, tej twardej ziemskiej psychologii, że pierwsze 14, no 15 lat życia to kształtuje tego młodego człowieka. Ma na to wpływ, po pierwsze, z jednej strony otoczenie, z drugiej strony wszyscy krewni i rodzina. To jest raz. Po drugie, tutaj wchodzą sprawy energetyczne, czym się naciągnie. Tu z kolei dochodzimy do sprawy, no, tym powiedzeniem słynnym, czym skorupka za młodu. Ale pan w ten sposób tłumaczy to na przykład, ja tutaj na konkretnym przykładzie może tego Marcina, którego miałem okazję sam zbadać. Skąd on na przykład mówił takie szczegóły o średniowieczu? Bo ta rodzina jego ustalała, że nikt nigdy przy tym dziecku o tym nie mówił. Nie miał także szansy oglądać jakiegoś programu, chociażby w telewizji. Zgoda, więc jeżeli są takie, oczywiście powiedziane, że nic nie oglądał, ale mógł oglądać, bo przecież nasza podświadomość to jest nie tylko fabryka, która realizuje nasze pragnienia, marzenia, obawy, wszystko to i dla niej nie ma odróżnienia, czy to jest złe, czy to jest dobre, ale również jest tym bankiem pamięci, wszelkiej pamięci, jeżeli chodzi o nie tylko, że odczucia, znaczy wzrokowe, słuchowe, smakowe i tak dalej, ale sytuacyjne też i myślowe. I to jest ten swoisty bank, którym przy okazji możemy na przykład właśnie, jeżeli tu mówimy o teorii reinkarnacji, czyli on jakby jest, dochodzimy do pewnej rzeczy, mianowicie tak, że są dwa ciała, mówiąc bardzo schematycznie, energetyczne i ciało biologiczne. W chwili śmierci ciała biologicznego ciało energetyczne się uwalnia i tutaj teraz może to być to właśnie, że wędrówka duże to... Panie Macieju, mam pytanie do pana, bo tak? Tutaj jeden z naszych słuchaczy przysłał nam maila z...
telefonu komórkowego i napisał o takiej ważnej sprawie pamięci genetycznej. Otóż, ja go zacytuję, w genach są przekazywane również ważne życiowe informacje uzyskane przez rodziców w trakcie życia. Czy pan dopuszcza taką możliwość, że te dzieci, które mówią takie dziwne rzeczy, gdzieś zmagazynowane miały te informacje w genach od rodziców? To jest z kolei o tyle ile, bo to chodzi tak, od rodziców dostajemy, ale rodzice też musieli skąd dostać. I tu jeżeli mówimy w sensie materialnym, czyli zostało ten materiał genetyczny przekazany przez dziadków, czyli powiedzmy sobie, czyli przez rodziców, albo znaczy przez dziadków tego małego dziecka, to owszem, ale jeszcze jest inna sprawa, mianowicie pamięć energetyczna. Jak to często bywa, najprostszy przykład, ja tutaj się również opieram na jednej z najważniejszych książek, ale nie mówię, że jedynej, Josepha Murphy'ego, Potęga podświadomości. Przecież jak to jest często z ludźmi, że oni coś tam narzekają, że kiedyś tam, prawda, że tutaj jakieś wspomnienia, że są bolesne wspomnienia, które w nas siedzą. To jest rozumiem. Czyli pan po prostu zakłada, że część z tych, czy też wszystkie te relacje to jest po prostu efekt jakichś wspomnień, tak, które są przekazywane przez rodziców. No, powiem panu... No, to jest dosyć trudno, właściwie dosyć szeroko, bo to jest tak zwana pamięć energetyczna. To jest coś innego niż tylko ta sama wspomnienia, bo wspomnienia to my mamy z tego naszego obecnego życia, a tymczasem te poprzednie, jeżeli łącząc tutaj tą sprawę, to co ja mówię, z tym, co pan goście twierdzą o reinkarnacji, czyli wędrowce dusz, o światach równoległych, o tym, że tu jeszcze dokładając do tego, że ciało energetyczne jest uwolniane z tamtego kiedyś tam... Panie Macieju, pan mówi o rzeczach bardzo szczegółowych. Ja myślę, że nie wszyscy słuchacze są na tyle zorientowani, żeby wiedzieć, o czym pan mówi. Widzę tutaj wielkie oczytanie, które słychać z tego, co pan mówi. Także bardzo panu dziękuję za telefon. Jest to jakaś hipoteza, może jakiś komentarz, Piotr Jaskulski? To znaczy, ja to znacznie prościej tłumaczę. Powiem szczerze, że takie wytłumaczy, jestem zwolennikiem jakimś tam tej teorii, prawda? Natomiast jestem też otwarty na różne inne wytłumaczenia tychże zjawisk. Natomiast powiem szczerze, że tłumaczenie tego w taki sposób jakoś do mnie nie dociera po prostu. Ja wolę to bardziej mówiąc prosto i tak kolokwialnie, łopatologicznie mieć wytłumaczone i jest to bardziej zrozumiałe. A czy będzie jeszcze dzisiaj okazja powiedzieć o takim przypadku, który jest nie do wytłumaczenia? No to może ja łopatologicznie postaram się zreasumować to, co pan powiedział, że podświadomość jest pamięcią, a umysł jest komputerem, który to wyciąga. I komputer niezaprogramowany na wyciągnięcie z podświadomości poprzedniego życia nie będzie jego odczytywał, bo nie został na to zaprogramowany. Natomiast w czasie hipnozy się to uzyskuje. Proszę panów i drodzy państwo, mamy bardzo miłe maile od słuchaczy. Ja może tutaj tylko zacytuję jeden. Otóż napisał do nas słuchacz maila też z telefonu komórkowego. Jedzie w tej chwili samochodem, nas słucha. Pozdrawiamy wszystkich kierowców i tutaj napisał, że kawy już nie działały, ale temat go tak poruszył, że w tej chwili kaw nie potrzebuje. Co oznacza, że temat rzeczywiście wzbudza duże emocje. Ja byłem świadkiem kiedyś takiej dyskusji, która pokazała mi w ogóle, co to znaczy reinkarnacja, jak ona jest postrzegana przez ludzi. Kiedyś miałem audycję, w której też mówiłem o tym Marcinku, opowiadałem, ja nie ukrywam, że ta sprawa bardzo mną poruszyła z tych różnych historii, które miałem okazję zobaczyć jako dziennikarz. Mówię jako dziennikarz, bo to były tylko wypady dziennikarskie. Ta historia z tym Marcinem rzeczywiście była dla mnie niesłychanie ważna. I pamiętam, że miałem kiedyś wykład w Toruniu związany z zupełnie inną historią. To był wykład taki o dziennikarstwie i podeszli do mnie klerycy, po prostu klerycy, którzy tam byli, bardzo delikatnie mnie poprosili na bok. Właśnie jeden z nich słuchał tej audycji. Była taka dyskusja o tym przypadku Marcina. Chcieli się czegoś dowiedzieć. Ludzie bardzo często nie wiedzą, że takie przypadki są, bo myślę, że te sprawy
gdzie się można o tym dowiedzieć? No, raczej nie ma okazji, a rzeczywiście historie są zadziwiające. Tutaj Mikołaj Jastrzębski wspomniał o tych znakach, prawda, że są tacy, którzy mają jakieś znamiona. Ja pamiętam historię, która była związana z, chyba ze Szczecina, taki człowiek się odezwał do mnie, skontaktował się ze mną i opowiadał taką sytuację, że miał od dziecka niesłychane sny. Miał sny, w których był rozstrzeliwany. Bardzo dziwny sen, jak na dziecko dziwny. Ale ciekawa była ta sprawa dlatego, że on miał po prostu blizny po tych kulach na piersi. On rzeczywiście zrobił zdjęcie, przysłał to, bardzo dziwne, no, że miał takie białe ślady, mówił, że miał to od urodzenia i był przekonany, że tego typu blizny są właśnie związane z tym, że on kiedyś w tamtym wcieleniu został rozstrzelany. Jak panowie oceniacie taką sytuację? Wierzy pan w to? Oczywiście to jest znana sprawa, to tutaj nie ma nawet dyskusji. Człowiek, który jest rozstrzelany, bardzo intensywnie to przeżywa. Jest w nim nagromadzona wielka ilość energii w tym właśnie momencie. I stąd później to się może objawić w następnym wcieleniu. Mikołaj Jastrzębski. Ja również uważam, że jest to jak najbardziej możliwe, jak najbardziej wierzę w tego typu przypadki. I wydaje mi się to bardzo, bardzo prawdopodobne. Jest. A pan, zdaje się, sam ma też jakąś. Tak, bliznę, też pokazywałem to w czasie przerwy w audycji, właśnie bliznę na przedramieniu, którą mam od urodzenia. No i jest dziwna po prostu. No dobrze, tylko że umówmy się, że tego typu historie można zawsze sobie wyjaśnić w inny sposób. Nie potrzeba do tego doktryny reinkarnacji, ale są takie historie, no, które rzeczywiście sprawiają, że trudno jest to wyjaśnić banalnie. Ja opowiem wam o jednej sytuacji, którą ja miałem w roku 98, kiedy zgłosił się do mnie człowiek z małej miejscowości podwarszawskiej, który opowiadał historię swojej córki. Otóż córka twierdziła, jako dziecko, bardzo podobnie, zresztą zwracam uwagę, że to podobieństwo tych opowieści dzieci jest zadziwiające. One zaczynają mówić o tych sprawach wieku tam 2-3 lat. Później przychodzi ten moment przyjścia do szkoły i ilość emocji związanych chyba ze szkołą jest taka, że o tym zapominają. W każdym razie o wypadku, w jakim uczestniczyła. Jechała czerwonym małym Fiatem i na przejeździe po prostu uderzył w nią pociąg. Ja mówię o tym dlatego, że kiedy ja rozmawiałem z tą rodziną, chciałem nawet spróbować, no, miałem wtedy trochę czasu, żeby tym się zająć, ustalić, czy przypadkiem gdzieś w Polsce taki wypadek miał miejsce. I pamiętam, że zgłosiłem do PKP prośbę o to, żeby podali mi listę wypadków z udziałem małych Fiatów na przejazdach i tych odpowiedź była taka, że do takich kolizji doszło co najmniej kilkanaście razy, w których uczestniczył mały Fiat. Nie było tam mowy, czy to był czerwony, czy nie. Trzeba by przeprowadzić całe takie śledztwo. Natomiast, co oczywiście wiązałoby się z kosztami, z czasem i tak dalej, ale takie śledztwa, drodzy państwo, były przeprowadzone w Indiach i myślę, że tam jest rzeczywiście miejsce, gdzie tego typu rzeczy znajdują, no, powiedzmy, poważne gremia, które się tym zajmują. Tak, tak. Mamy takich kilka historii. Opowiemy państwu co najmniej dwóch takich przypadkach, a na pewno historia dziewczynki, która nazywała się Santi Devi, no, jest godna tego, żebyście się państwo z tym zapoznali. Ja przypomnę, że czekamy także na wasze telefony 022 645 22 66 i wracamy za chwilę. Doszłam do przystanku bez drogowskazu. Ujrzałam tablicę z napisem w nieistniejącym języku. W oddali jawiło się miasto, zbudowane z metalowych ram. Nie chciałam tam iść. Czekałam.
pamiętam, dotknął ręką, tańczyć chciał. Niebu więc za to się pokłoniłam, a sen swój malowałam chabrem wstęcz. Śniąc biegłam, wspinałam się jak najwyżej, a droga snu wiodła mnie do baśni bram. Roztańczona, otulona firankami z gwiazd, lecz dzień spochmurniał, dotknął nocy, stanął czas. Garaże gwiazd są za rogiem, ja to wiem, więc gdy zapytasz kiedyś o to mnie, czy już może spowszedniały nasze dni, ja odpowiem, świt odsłoni jasność chwil. Garaże gwiazd są za rogiem, ja to wiem, więc już nie pytaj, nie, nie pytaj mnie. Ja odpowiem, świt odsłoni przyszłe dni. Garaże gwiazd są za rogiem, ja to wiem, więc już nie pytaj, nie, nie pytaj mnie. Garaże za rogiem, ja to wiem. To była tylko krótka historia z prawdziwego snu. Dwadzieścia sześć minut po drugiej słuchacie Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Mówimy o reinkarnacji. Ciekawy temat. Czekamy na telefony i mamy taki telefon. Pan Janusz z Gliwic się do nas dodzwonił. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Najpierw powiem, że zasadniczą według mnie, to znaczy, że teoria im prostsza i im więcej wyjaśnia, tym jest lepsza. I ta teoria wyjaśnia o wiele więcej niż inne teorie. Dlatego bardzo sobie chwalę, że udało mi się dzisiaj, prawda, posłuchać tego radia przypadkiem, tak na początku trochę. Pytanie, które zadała jedna ze słuchaczek, skąd się bierze tyle dusz, można by było odwrócić. Gdzie się podziewają te dusze, które nie wracają, to znaczy ile tam jest miejsca, żeby ciągle nowe się, prawda, gromadziły. Natomiast nie wiem, czy nie będzie zbyt daleko posuniętym takie wytłumaczenie, że ilość dusz jest stała. Że jest stała. Stała. No tutaj musimy się posługiwać wiedzą, którą można zdobyć z książek, dlatego że tam... No ja z książek bym raczej tutaj nie szukał wiedzy, ponieważ ci, co pisali te książki, mają takie same fakty, jak my tutaj, panowie w studio, ja, inni czytelnicy. Nikt tego przecież nie może udowodnić. No tak, ale niech pan zobaczy, niech pan zobaczy, panie Januszu, że na przykład na przykładzie tego dziecka, tego Marcinka, tak, można
wiele się dowiedzieć na temat zasad, jeżeli przyjąć, że to dziecko rzeczywiście mówi prawdę, bo cały czas mówimy o hipotezie. Nie ma powodów przyjmować. Bo ja panu powiem, bo ja się nad tym zastanawiałem bardzo długo i rzeczywiście zgadzam się z tym, że bazowanie na nawet najmądrzejszych książkach jest obarczone pewnym ryzykiem, prawda? Bo nie ma żadnej gwarancji, że to, co ta książka podaje, jest prawdziwe. Trzeba to weryfikować prawie, że tego dotykając. Ja z tym dzieckiem w trakcie tej rozmowy ja mu zadawałem pytania takie nie tylko dotyczące tego, co, jak wyglądał ten świat, w którym on wtedy żył. On, pamiętam, że no naprawdę nie byłem w stanie jego zagiąć. Dla mnie to ciekawsze, jak wyglądał ten świat aniołków. Ale mówię właśnie teraz. Był ten świat aniołków. Niech pan posłucha, bo ja go właśnie zapytałem, jak tam było. I on mi powiedział tak, że było tam wspaniale, było tam świetnie i on nie chciał wcale wracać. On nie chciał, ale musiał. Ja mówię, no dobrze, Marcinku, ale powiedz mi, dlaczego ty musiałeś wracać? I on po prostu, pamiętam, że spojrzał się na mnie z takim zdziwieniem, z takim wręcz zarzutem, jak ja mogę pytać o takie oczywistości? I on mi powiedział, że przecież ty też, on mówił do mnie per ty, co też było ciekawe, ty też byłeś taki mały i byłeś też stary i też tam byłeś. I każdy musi wracać tutaj, każdy, bo musi się uczyć. Tak, pamiętam, tak. Że to powiedział. Wie pan co, że byłem poruszony właśnie tą... Jakie efekty daje ta nauka? Przecież patrząc na 2000, 5000 lat wstecz, ile było okrucieństwa na świecie, ile było wojen, w których ginęły całe zastępy, dzisiaj tego nie ma praktycznie. Oczywiście są konflikty tu, tam, siam, ale patrząc na skalę, to ludzkość się nauczyła jednak, można powiedzieć, dobrych manier. Stosunek do zwierząt zmienia się na lepsze cały czas. Też się zgadzam, że świat idzie ku lepszemu. Absolutnie się z tym zgadzam, ale jest jeszcze wiele zła. I myślę, że analizując ten przypadek Marcinka, bo ja oczywiście, wie pan, tutaj możemy cytować do rana różne przypadki, za chwilę Mikołaj powie o kolejnym. Mamy tych historii mnóstwo, ale ja panu powiem, że najłatwiej mi jest opowiadać o tym, co ja byłem w stanie sam zobaczyć na własne oczy. Takich przypadków jest tylko kilka, ale rzeczywiście to, co mnie zdumiało w rozmowach z tymi dziećmi, to właśnie bardzo podobne elementy. Ten świat aniołków, oni różnie to nazywali, on akurat nazywał to światem aniołków, tam inne dziecko nazywało to inaczej, ale wszyscy podkreślali, że jest tam bardzo fajnie, że jest tam wspaniale, że jest tam cudownie. Powrót jest konieczny właśnie po to, żeby się czegoś tam, coś tam zrozumieć, czegoś się tam nauczyć, po czym z powrotem jest... A, jeszcze jeden element panu powiem, panie Januszu, co też pamiętam, że ten dzieciak mówił o tej Monice, o tej swojej siostrzenicy Monice, że jest to jego żona, natomiast jeszcze ze swojego otoczenia rozpoznawał jakąś osobę. Tylko że w tej chwili nie chcę tutaj, nie chcę skłamać i nie pamiętam w tej chwili, czy chodziło... No tak, to są szczegóły, które tak, na ale temat wie pan, to wszystko niewiele rzutują. Oczywiście. I natomiast ja bym chciał uspokoić któregoś z panów, który się obawiał jakieś pół godziny temu, że gdzie on wyląduje, czy nie w jakimś buszu, albo prawda, gdzieś nie wiadomo gdzie, to przecież Marcinek miał wybór. On mógł wybrać kilkanaście miejsc. Także proszę się nie martwić, jak będzie chciał iść do buszu, to sobie tak wybierze. I nie ma się co na zapas martwić. Ja bym chciał na marginesie i zupełnie... Oczywiście, jeżeli to wszystko jest prawdziwe. Ja tutaj jeszcze raz to podkreślę, mówimy tylko o hipotezach. Oczywiście, tak, nie, hipotezę trzeba, bo wszystkie, prawda, zresztą to, że tego, że reinkarnacji nie ma, to przecież któryś z papieży wymyślił i przedtem była, potem się przestała być, no, to też można w ten sposób podchodzić. Ale czytałem ostatnio artykuł bardzo ciekawy. Badania są na temat ludzi, którzy mają przeszczepione serce. I okazuje się, że w sporej ilości przypadków przejmują nawyki dawców tego serca. Panie Januszu, znam tę historię, zainteresowałem się nią, nawet rozmawiałem z lekarzami. Są też sceptyczne głosy w tej sprawie. W każdym razie bardzo dziękuję panu za telefon. Ja dziękuję, bardzo fajna audycja. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wracamy. Przypomnę, w studiu astrolog Norman, Piotr Jaskulski i Mikołaj Jastrzębski. Panowie, może od Normana zaczniemy. Chciałem, bardzo ciekawą rzecz pan poruszył. Mówiąc, czy w zasadzie dusz jest cały czas ta sama ilość.
No, to jest takie rozważanie, jak ilu jest aniołów na końcu szpilki, ale można pewne domysły snuć. Otóż wszystkie religie, te większe religie, hinduistyczna, kabała, mówią, że świat został stworzony przez Boga w jednej chwili, a słowo ciałem się stało. W związku z tym można przypuszczać, że dusz jest ta sama ilość. Z tym, że ilość ta przy tym założeniu ciągle by malała, ponieważ życie jest życia, poszczególne są po to, żeby się doskonalić. A więc są takie dusze, które już przechodzą do Boga i wtedy już w tej wędrówce ziemskiej dla nich reinkarnacja się kończy, bo reinkarnacja nie jest procesem, który trwa bez przerwy, jakkolwiek są nieliczne sekty hinduskie, które tak mówią, ale normalnie przyjmując reinkarnacja jest procesem skończonym. A ja mam propozycję, żebyśmy poruszyli niezwykle ciekawy aspekt związany z doktryną reinkarnacji, a mianowicie to, że bardzo znane postaci historyczne przyznawały się do tego, że nie tylko, że wierzyły w reinkarnację, ale także pamiętały, kim byli w przeszłości. Nie wiem, czy panowie wiecie, że taką postacią był Napoleon Bonaparte, który zawsze mówił o reinkarnacji bardzo pozytywnie i twierdził, że był wcześniej Karolem Wielkim. A ja wiem, że pan w swojej książce, którą ma pan zresztą tutaj przed sobą, jaki jest tytuł tej książki, bo może ja tutaj powiem. Jak złagodzić złe przeznaczenie. Jak złagodzić złe przeznaczenie. O właśnie, tam pan opisał bardzo ciekawą sprawę podobieństwa dwóch życiorysów. Skrajnie różnych, ale mimo wszystko podobnych. Napoleona i Hitlera. Czy pan postawiłby taką tezę, że jeżeli oczywiście założyć, że ta doktryna reinkarnacji jest prawdziwa, że tutaj mieliśmy do czynienia z wcieleniem tej samej istoty? Ja tego jestem pewien. Dlaczego? Zwróciłem uwagę na początku na pewne dane historyczne. Otóż okazuje się, że ci obaj ludzie byli postawieni wobec bardzo podobnych sytuacji z różnicą 129 lat. I te 129 lat się cały czas powtarza. Króciutko, rewolucja francuska, rewolucja w Niemczech. Dojście do władzy Napoleona, dojście do władzy Hitlera. Koronacja Napoleona, Hitler zostaje kanclerzem. Zdobycie Wiednia, Anschluss Austrii. Czyli różnica między cały jednym wydarzeniem jest, a drugim i tak jest... dalej, do samego końca różnica jest 129 lat. Co to jest te 129 lat? No to ja doszedłem do tego na podstawie astrologicznej, cyklu Plutona i tak dalej, ale na ten temat nie będziemy rozmawiali. Druga sprawa to jest ta, że ludzie ci mieli bardzo podobne charaktery, zwłaszcza w dzieciństwie. Później te charaktery nieco ulegały rozbieżności, która to rozbieżność wynikała z tego, że no inne, w innych środowiskach kulturowych się obracali. No jednak okres 129 lat to jest wielki postęp. I teraz następna sprawa. Jeżeli założymy, że żyje się po to, żeby w jakiś sposób się uszlachetniać, to zostają stwarzane przez te duchy, które kierują karmą, sytuacje, że człowiek się rodzi po to, żeby mogły być stworzone sytuacje, w których zostaje postawiony wobec bardzo podobnych zdarzeń. I właśnie te podobne zdarzenia mają miejsce i wtedy wolność człowieka polega na tym, że może dowolnie zachowywać się w sytuacjach narzuconych przez karmę. Może się zachowywać tak, żeby się uszlachetniać, a może wręcz odwrotnie. I w przypadku Hitlera cały czas było tak, że się zachowywał odwrotnie, tak jakby chciał się pogłębiać w swoim czynieniu zła. No, bardzo, bardzo ciekawe. Przed przerwą ja tylko wspomnę o jeszcze jednym aspekcie reinkarnacji, a mianowicie o tym, że jest w Tybecie
bardzo powszechny zwyczaj ustalania, czy przypadkiem dane dziecko nie jest inkarnacją mistrza, czy też lamy wcześniejszego. Na pewno panowie i państwo o tym słyszeliście. I tak na przykład obecny 14 Dalaj Lama Tybetu twierdzi, że jest wcieleniem 13 swoich poprzedników. 14 Dalaj Lama Tybetu twierdzi, że jest wcieleniem 13 swoich poprzedników, jak również 74 wcieleniem Chenzhe Ling. Tak jest. I to jest, to proszę państwa, to wygląda niesłychanie, bo żeby ustalić, że na przykład dane dziecko jest tym prawdziwym wcieleniem, jest cała procedura niezwykle skomplikowana, tak, niezwykle żmudna. Oprócz tego rozpoznaje się również znamiona, które nosi Dalaj Lama, tak jak wszyscy jego poprzednicy. I aktualnie dzisiejszy Dalaj Lama również ma znamie, to jest takie znamie w kształcie muszelki i pod łopatką dwa małe guski. To jest taki charakterystyczny znak Dalaj Lama. Oni kładą przed tymi dziećmi, mówię to oni, w sensie komisja tych mnichów tybetańskich, kładą przedmioty tego lamy. To dziecko musi te przedmioty rozpoznać. No w każdym razie polecam, jest taki film Mały Buddha, także tam bardzo ładnie pokazane są te mechanizmy, jak się ustala prawdziwość tego, czy jest to prawdziwa inkarnacja lamy, czy też nie. A za chwilę po przerwie opowiem państwu o historii Santi Devi. Proszę państwa, mówimy o reinkarnacji. Jest za 14 minut trzecia noc i mamy telefon ze Szwecji. Mamy telefon ze Szwecji. Pani Bożena do nas zadzwoniła. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dla mnie teoria reinkarnacji nie była całkiem obca, bo się zaczęłam tym interesować w dorosłym wieku, bo za tym moi rodzice znali to. Ale no to było. Kiedy przyjechałam do Szwecji, to bardzo niezwyczajny sposób poznałam w dziwnych okolicznościach księdza szwedzkiego, luterańskiego. Mhm. I proszę państwa, muszę tylko napomknąć, że w czasie mojej młodości, w ogóle w czasie mojego pobytu w Polsce, interesowałam się i czytałam życiorys i zdarzenia z życia jednej postaci historycznej, nie powiem jakiej, bo nie można posądzić o manii wyższości, ale bardzo się właśnie tym interesowałam, pomimo że dla kogoś innego ta postać nie byłaby specjalnie może atrakcyjna, były bardziej ciekawe i świetlane. No i teraz jest tak, że ten człowiek, z którym poznałam się blisko, dostaje zawału serca i to jest bardzo dramatyczne i ja jestem, że tak powiem, u jego boku i podtrzymuję go przy życiu i każdy z nas chce, żeby tylko on jak najdłużej żył, bo on odkrył sens swojego życia i tak dalej. No, ale miało się stać inaczej. W każdym razie ten człowiek ma dużo, on jest zaprogramowany, prawda, religijnie jako ksiądz. I ten człowiek ma dużo czasu, jako chory, leży i myśli. I po pewnym czasie mówi do mnie tak: Bożeno, mnie się wydaje, że myśmy byli kiedyś parą. Byliśmy małżonkami kiedyś bardzo dawno. Więc ja robię wielkie oczy i on opowiada pewne szczegóły z takiego życia dworskiego, że tak powiem. No dobrze. Teraz niestety staje się tak, że on umiera. Dawno temu to się działo? Ile lat temu? To się działo w roku 1985 i 86. Jasne. Proszę mówić dalej. Dalej, no. I teraz ja go tak potwornie, taka żałoba, że mnie się wydaje, że ja tego nie przeżyję po prostu. Czegoś podobnego mi się nie zdarzyło, jeszcze coś podobnego nawet po śmierci rodziców. No, a moja mama, jak rodzice odwiedzili mnie tutaj, zostawiła mi książkę historyczną, taką bardzo opisową, że tak powiem. I ja w czasie tej żałoby natknęłam się na tę książkę, którą odłożyłam do lamusa.
I zaczynam czytać. I co widzę? Konterfekty. Konterfekty i widzę podobizny tego człowieka. Czyli twierdzi pani, że z tym mężczyzną kiedyś tam jest możliwość, że byliście tak razem, zakładając, że reinkarnacja jest prawdziwa. Tak. No, bardzo ciekawe. Mhm. Tak. I co dalej? Tam jeszcze była, no tam była dama dworu, powiedzmy, i ona mi przypominała moją przyjaciółkę, która z pochodzenia jest Niemką i też nieurodzona w Szwecji. Przy pewnej okazji pokazuję jej tę książkę, bo ona poznała tego człowieka, byliśmy wszyscy na jego pogrzebie. I ona, i tylko jej to pokazuje, a ona zaczyna płakać i mówi, oj, to przecież jestem ja. Pani Bożeno, no. Pani Bożeno, bardzo, bardzo dziękuję za telefon. No, poproszę o komentarz, może Piotr Jaskulski. No to tylko potwierdza tutaj te nasze rozważania, czy ta reinkarnacja istnieje, czy nie istnieje, ale ponieważ na pewno wielu z naszych, przepraszam, słuchaczy, zadaje sobie pytanie, jak szeroka jest skala, powiedzmy, tego zjawiska. Znaczy, tak? To może potwierdzić. Może potwierdzić. To wszystko są tylko hipotezy. Może, to są hipotezy, natomiast takie hipotezy chciał potwierdzić Jan Stevenson, to jest doktor psychiatrii z Uniwersytetu Virginia. W 70-tych latach przebadał bardzo dużą liczbę osób. On przebadał 1500 osób, a 30 z przypadków przebadał bardzo wnikliwie i one wszystkie dla niego potwierdzały tą teorię reinkarnacji. Natomiast najważniejsze to nie jest to, że te 30 osób, które on przebadał, te 30 przypadków, które zbadał wnikliwie, potwierdziło mu istnienie reinkarnacji i te poprzednie ich, jak gdyby te regresyjne ich wspomnienia potwierdziły jakieś dokumenty, które znalazł, historyczne i tak dalej, i inne jakieś tam opinie ludzi, którzy wiedzieli, o czym mówili ci jego badani pacjenci. Natomiast to, że z tych 1500 osób 100% ludzi miało wspomnienia. No tak, tylko pamiętaj, że zawsze można to wytłumaczyć po prostu tym, że fantazja. Ja nie mówię, że to jest 100% dowód. Ja mówię, że człowiek, który jest doktorem psychiatrii w 70-tych latach, zadał sobie trud przebadania 1500 osób. A czy w ogóle możemy mówić o 100% dowodzie? Mikołaj Jastrzębski. Moim zdaniem na pewno. To znaczy, możemy na pewno wykluczyć, żeby dane osoby miały wcześniej styczność z historią, którą opowiadają. Czy też na przykład z językiem, którym się posługują. Znane są przypadki nie tylko z regresji hipnotycznej, ale również z regresji, kiedy ludzie zaczynają mówić w języku, którego nigdy wcześniej się nie uczyli. No, a tutaj od razu ci odpowiem, że chrześcijaństwo mówi o tym wyraźnie. Jest to cud języków. Są osoby, które nagle zaczynają mówić językami. Okay, bynajmniej nie tłumaczone jest to żadną doktryną reinkarnacji. A to, że cud języków jest prawdziwy, proszę państwa, to jest. To zaświadczam, bo dobrze, tylko bo w takim mam świadków. Warto moim zdaniem zapoznać się z przypadkiem z Farlanty Mishry. To przypadek również badał Ian Stevenson, o którym tu wspomniał Piotr. Tylko że przypadek ten badał w Indiach, ponieważ ten człowiek również podróżował i również przy pomocy tłumaczy próbował się porozumieć z tamtejszą ludnością, w momencie, gdy tylko dowiedział się, że zaistniał przypadek warty zbadania. I przypadek z Farlanty Mishry był o tyle ciekawy, że mała dziewczynka mówiła tak jak dorosła kobieta, miała takie same gesty, ale nie to jest najważniejsze. Bardzo ważne jest to, że ona od samego początku, od bardzo wczesnego dzieciństwa, tańczyła pewien taniec. Ten taniec miał pewien swój układ choreograficzny, pewne gesty i pewne słowa. Co ciekawe, ta dziewczynka zupełnie nie rozumiała tego, ani o czym śpiewa, ani co oznaczają te gesty, ani co to tak naprawdę jest. Po prostu pamiętała, że kiedyś żyła i kiedyś tańczyła coś takiego. I na każdą prośbę rodziny była w stanie to odtańczyć i odśpiewać. I dopiero jakiś czas później udało się skonsultować z pewnymi naukowcami, którzy rozpoznali ten język. Okazało się, że był to język, który rzeczywiście istnieje i rzeczywiście słowa, które ona śpiewała, miały sens, że była to piosenka z bardzo odległego rejonu i rzeczywiście
istniała ta piosenka i ona śpiewała po prostu wiersz tylko w języku, którego nie rozumiała i którego nauczyła się, tak jak mówiła wcześniej. Dla mnie najbardziej chyba takim zadziwiającym przypadkiem z tych znanych światowych przypadków pamięci inkarnacyjnej jest historia opisana przez Szweda, tutaj ta Szwecja jakoś tam się pojawia dzisiaj w tej audycji, Sturlinenstrand, który opisał przypadek dziewczynki Santi Devi. Całą książkę napisał na ten temat. Historia zaczęła się 11 grudnia 1926 roku w kolonialnych Indiach, kiedy w małym szpitalu w Delhi urodziła się właśnie Santi Devi. Ona od początku była bardzo dziwnym dzieckiem. Nie płakała, rozglądała się wokół, śpiewała sobie piosenki, tak jak tutaj wspomniałeś, w jakimś tam języku, bo w tych Indiach jest wiele różnych takich lokalnych języków, jednym z tych języków, a później zaczęła mówić, że, ja tutaj to skracam, bo rzeczywiście historia jest bardzo długa, mówiła, że ma męża, który mieszka w miejscowości Mutri i tam w tej Mutri po prostu ten mąż jest, ona zmarła, ona jest w stanie, ona bardzo chciałaby tego męża odwiedzić, wszystko pamięta, opisywała w takich szczegółach ten dom, gdzie mieszka, ulicę, że zainteresował się tym dziadek tej dziewczynki. I tutaj warto wspomnieć jeszcze, moim zdaniem, Robercie, że Hindusi, mimo tego, że wierzą w reinkarnację, jak najbardziej dopuszczają tą doktrynę do siebie, w momencie, gdy w ich rodzinie czy ich dziecko zaczyna przypominać sobie poprzednie wcielenia, bardzo często po prostu w to nie wierzą, próbują to troszkę ośmieszyć. Niektórzy próbowali bić swoje dzieci, żeby one o tym nie mówiły albo żeby wręcz to zapomniały i nie chcieli do siebie często dopuścić, że rzeczywiście u nich właśnie doszło do przypadku takiej reinkarnacji. Najbardziej niebywałe w tym opisie, bo tutaj ten Szwed przedstawiał wszystkie elementy tej historii, czyli to jak dziadek pojechał do tej Mutri, jak tam ustalił, że rzeczywiście dokładnie na tej ulicy, w tym domu mieszka człowiek, który tak, a tak się nazywa i rzeczywiście tak jak ta dziewczynka mówiła, jest wysłał list i tak dalej. W każdym razie było spotkanie tej dziewczynki, tej małej Santi Devi z tym mężczyzną. Spotkanie według opisu zawartego w książce Prawdziwa historia reinkarnacji przebiegało iście kosmicznie, bo dziewczynka zaczęła mówić o najbardziej intymnych szczegółach ich życia. Zaczęła podawać różne szczegóły, których znać nie miała takiej szansy. I w pewnym momencie opisuje tutaj autor książki, że zapytała tego mężczyznę, dlaczego nie dotrzymał obietnicy danej jej na łożu śmierci, bo mąż obiecał, że już nigdy więcej się nie ożeni, więc mężczyzna zaczął płakać, prosił o wybaczenie, wybaczam ci, bo cię kocham, odpowiada dziewczynka. Proszę państwa, oczywiście tego typu historia może być wymyślona, ale zwracam uwagę, że akurat przypadek Santi Devi był analizowany w Indiach przez specjalną komisję. Tym się zainteresował Mahatma Gandhi, stanął zresztą na czele tej komisji. Sprawa była bardzo głośna. Jeszcze przed II wojną światową bardzo wiele się na ten temat mówiło. Nie wiem, czy do tej pory, czy jeszcze dzisiaj żyje Santi Devi. Wiem, że żyła jeszcze w latach 70. Zdecydowała się na życie samotne. Powiedziała, że to, co pamięta, opisywała dokładnie zresztą całe swoje wcześniejsze małżeństwo. Zapytana powiedziała, że po prostu ona ma męża i w tym momencie już decyduje się na życie samotne. Natomiast ciekawa sprawa była z tym, dlaczego pamiętała, dlaczego została jej ta pamięć. Otóż ona twierdziła, że kiedy już była na łożu śmierci, poprosiła Boga o to, żeby w przyszłym wcieleniu pamiętała o tym obecnym życiu i twierdzi, że ta prośba została wysłuchana. Przypadek jest niebywały. Myślę, że warto przynajmniej wiedzieć, że takie historie są. Nie trzeba w to wcale wierzyć, ale warto jest wiedzieć. I czas powoli już. Czy pana zdaniem, mówię tutaj, zwracam się do pana Normana, czy pana zdaniem doktryna reinkarnacji
rzeczywiście kiedyś zostanie udowodnione? Czy jest w ogóle taka szansa? Czy jakiś proces sądowy, w którym byłyby przedstawione dowody, jest możliwy? Czy to zawsze będzie tylko wyłącznie jedna z hipotez wyjaśniających nasze życie? Moim zdaniem to już jest bardzo krótki okres czasu, kiedy oficjalnie zostanie przyjęta doktryna reinkarnacji, nawet przez Kościół katolicki. Bo trudno się oprzeć tak wielu dowodom na to, nie mając kontrargumentów. A może jeszcze na zakończenie chciałbym jeszcze jedną rzecz taką drobną. No ale tutaj, przepraszam, bo muszę stać na straży. Było tak, że rzeczywiście te kontrargumenty są. No tutaj przecież jest ta świadomość dziecka kształtowana w tym okresie wczesnoletnim, więc... To tak, ale to trudno jest porównywać nawet. No dobrze, te argumenty do pana nie trafiają, okej. Okay. I jeszcze jedną rzecz na zakończenie chciałem powiedzieć, o której nie mówiliśmy, a która w pewnym sensie potwierdza. Może ta rzecz będzie bardziej łatwiejsza do przyjęcia dla historyka niż dla przeciętnego zjadacza chleba, ale dla każdego w jakiś sposób trafi. Otóż wielcy ludzie rodzą się pewnych ściśle określonych okresach czasu. I tak jakby w naszym życiu, na przestrzeni życia człowieczeństwa były okresy ludzi genialnych, średnio zdolnych, karłów i niezdolnych. I ci genialni ludzie co jakiś czas się w historii powtarzają. Stąd też można przypuszczać, że to są te same dusze. Proszę państwa, doktryna reinkarnacji, czy jest prawdziwa, nie wiadomo, ale na pewno wierzy w nią bardzo, bardzo wiele osób na świecie. Wszyscy się kiedyś przekonamy, czy jaka jest prawda. Bardzo dziękuję za udział w audycji gościom, a byli nimi panowie Norman, Piotr Jaskulski i Mikołaj Jastrzębski. Robert Bernatowicz, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc. Miłej nocy. Dobra.